wieczorem opuściliście restaurację, w której widzieliście się z Exeterem. Rozjechaliście się w swoich kierunkach. Olivia pojechałaś jeszcze do skrytki pocztowej, w której wiedziałaś, że Markus ukrył dowody z poprzedniej sprawy. Zabrała się stamtąd razem z pistoletem maszynowym Uzi, który znalazłaś na miejscu. I razem z tym wszystkim, gdzie się udałaś? Do domu. Schowałam Uzi na pawlaczu. Zabezpieczyłam przed dzieckiem. Rzuć na alertness. Kiedy weszłaś do domu, pierwsza myśl. Ukryjesz pistolet przed Willow. Wykorzystasz okazję zaraz po wejściu do domu, kiedy ona jeszcze nie zorientuje się, że już jesteś. Od razu sięgnęłaś do tego pawlacza i zatrzymałaś się w ostatnim momencie, bo zdałaś sobie sprawę, że ona właśnie wyszła na korytarz i stoi za twoimi plecami. Jeszcze nie śpisz, jest bardzo późno. Przyklepuję namiotem to Uzi, pontonem. Czym się da na tym pawlaczu? Zdajesz sobie sprawę, że ona widziała, że weszłaś do domu i coś tam chowasz. Że to tak było dosyć naturalne. Podsunęłaś sobie jakiś taboret, krzesło, które gdzieś tam było w pobliżu. I zamiast właśnie iść do kuchni i zrobić sobie jakąś herbatę czy coś, to od razu sięgnęłaś do pawlacza i zaczynasz coś tam zagrzebywać. A zresztą w tym momencie, kiedy zobaczyłaś, że ona stoi za tą, to tak jeszcze nieporadnie próbujesz to przykryć, żeby ona tego nie widziała. Więc zdajesz sobie sprawę z tego, że ona na pewno to dostrzegła i ta kryjówka no albo jest spalona i wymaga tego, żebyś przeniosła tą broń gdzieś indziej, no albo trzeba się liczyć z tym, że ciekawość Willow każe jej tam zajrzeć w którymś momencie. Nie, na pewno nie. Ona ignoruje to, co mówisz i odzywa się, że jutro pojadę z babcią do taty. Ale jutro jest dzień szkolny. Jutro jest środa. Patrzy na ciebie najpierw jakby nie rozumiejąc, później z lekkim wyrzutem. Później tak jakby trybiki jej zaskoczyły w głowie i no właśnie pojawiło się takie uczucie przyzwyczajenia do tego, że ty nic nie pamiętasz, że z tobą się nigdy nie można dogadać, że ty nic nie rozumiesz. Tyle razy widziałaś ten wyraz jej twarzy. Wyraz, tak, dokładnie. Przecież są jego urodziny. Taty urodziny. Przez chwilę zapomniałam, wydawało mi się tak realne, że Zak żyje i że odwiedzą go z babcią. Że ona widzi, jak na mojej twarzy się odbija nagle taki wyraz takiej przykrości, wiesz, i bólu. Obchodzi cię urodziny, tak? Nie. Dobrze, to pojedźcie oczywiście. Pojedziemy. Poszliście jakąś kasę? Staram się przyklepać to przykre wrażenie, wiesz, uśmiecham się. Nie potrzebuję, babcia, jak coś da. A my pojedziemy. My. Podkreśla to my kilka razy. Po czym odwraca się i kieruje się do swojego pokoju. Willow, chwileczkę. Znów drzwi trzaskają ci niemalże w twarz. Podobnie jak dzień się rozpoczął, bardzo podobnie się kończy, przynajmniej jeżeli chodzi o relacje z Willow. Jaki masz plan na resztę wieczoru? Poczekać, aż zaśnie, zdjąć Uzi z pawlacza i zanieść do piwnicy. Myślę, że ogarniasz temat. A dalej co? Kładziesz się spać, czy jeszcze coś dzisiaj zrobić? Przeglądam te wszystkie dokumenty, żeby sobie jak najwięcej przypomnieć. Dobra. No więc ostatnie, zanim zaśniesz, to dokumentacja sprawy Abigail Wright. Sprawy, którą prowadziłaś z Oaksem i Omegą. Gdzieś w budynku McAllistera. Wręcz usypiasz z tymi dokumentami na kolana. Z myślą usypiam. Ciekawe, kiedy Omega i Oaks mieli urodziny. Bo ja zawsze chodzę na grób w dniu śmierci. Orion, pojechałeś do domu, czy jaki miałeś plan? Nie, do domu. Wiesz, co do zasady, ja nie mam jakby powodów, żeby się szwendać po mieście samemu. Specjalnie sobie tu jakichś tam przyjaciół nie szukam w tym nowym miejscu. Więc tak jak zaczynałem dzień, tak go pewnie i skończę. Po drodze kupuję sobie jakiś mały czteropak z lekkiego piwa. Jakieś chińskie żarcie, które, wiesz, można sobie szybko w domu odpakować i zjeść. I tak jak na konsoli grę dzień zacząłem, tak pewnie i przy konsoli dzień skończę. To mi pewnie pozwoli trochę sobie oczyścić umysł w trakcie klikania w pad, żeby jakoś sobie poukładać, kim są ci nowi ludzie, z którymi mam poprowadzić to zadanie dla Delty. Taki to mój plan na wieczór. Idziesz do klatki schodowej i niesiesz jakąś plastikową torbę, w której trzymasz czteropek piwa, jakąś chińszczyznę, żarcie, które sobie zamówiłeś, coś do odgrzania w mikrofali. Chwilę ci zajmuje, zanim odszukasz klucze gdzieś w kieszeni, wkładasz do
zamka, próbujesz przekręcić i orientujesz się, że klucz nie chce się przekręcić. Dobra, odkładam zakupy, ale po cichu. I stając przy ścianie, przykładam ucho do drzwi. Już na alertness. Otóż nie wyszło. W mieszkaniu jest absolutna cisza. Ale słyszysz, że chyba sąsiedzi na górze, że się kłócą. I no jest jakaś ostra rumba, która no niesie się po całej klatce schodowej. Więc nawet jeżeli coś by było w mieszkaniu, to nie ma opcji, żebyś usłyszał to. Jeszcze fumble w dodatku. No wiesz co, ale jesteś pewien, że w samym mieszkaniu jest cicho. Cisza. Dobra, no po prostu naciskam na klamkę. Kuźwa, może było tak, że po prostu nie zamknąłem drzwi, co się raczej nie powinno mi zdarzyć. Drzwi ustępują. Chyba nie zamknąłeś drzwi. Nie. To, że ja mogłem tak zrobić, to wcale nie znaczy, że to prawdopodobieństwo jest duże. W zasadzie jest żadne. Wyciągam... Nie. Powoli wchodzę do mieszkania. Po cichu. Tak jakbym się spodziewał, że... Albo ja chcę kogoś zaskoczyć, bo chcę, jeżeli ktoś tam jest faktycznie, chociaż raczej nie wierzę, żeby... Później obejrzę zamek. Raczej nie wierzę, żeby ktoś, kto plądrował mi chałupę, albo robił tu zupełnie co innego, mogę się tylko domyślać co, a nie zostawił jakiejś czujki. Na zewnątrz nic nie widziałem, bo też w sumie się nie rozglądałem. Więc po cichu. Wchodzę jak do pomieszczenia, które jest mi... w którym po prostu nigdy w życiu nie byłem, chociaż znam jego rozkład. Chodzisz na korytarz, który to nie w ciemnościach, ale od razu po przekroczeniu progu widzisz, że w kuchni pali się światło. Jesteś pewien, wygasiłeś je. Szybkie spojrzenie do środka. Jest ktoś? Wyrzuciłeś na alertness fumble. Mhm. Więc nie spodziewasz się tego i nie jesteś w stanie zauważyć, gdy ktoś wychodzi z pokoju obok i zakłada ci ręce na twarz. Przykrywa oczy. Robi to bardzo szybko i energicznie. Słuchaj, no to walczę z tym kimś. Nie łapię go początkowo za ręce, tylko po prostu robię taki, wiesz, pad do tyłu, żeby go wylecieć razem z nim na ścianę do tyłu, bo się raczej tego nie spodziewa. Wybijasz się gdzieś z podłogi i szybkim ruchem próbujesz odbić się właśnie do tyłu, żeby uderzyć tą osobę. Aha. I słyszysz skowyt bólu. A chwilę kurwa, później Grace. Głos, który tak dobrze znasz. Grace krzyczy, kiedy jej bezładne ciało uderza o ścianę, a ty wbijasz się razem z nią. Przepraszam! Przepraszam cię! O rany! Opaliłeś! Ała! Przepraszam, wiesz, przepraszam, od razu schodzę z niej, pomaga mi wstać, przytulam, wiesz. Przepraszam cię, przepraszam. Jezu, zaskoczyłaś mnie. Przepraszam. To miała być niespodzianka. No była, była! Idę, zamykam te drzwi, słuchaj, zabieram, wiesz, wrzucam te zakupy do środka, wiesz, siadam koło niej na podłodze, żeby ją przytulić. Przepraszam cię, przepraszam, wiesz. Całuję ją w bok głowy, przepraszam, no. Nie zaskakuj mnie tak już nigdy, proszę cię. Wiesz, jaką mam robotę. Grace przyjechała do Bostonu. Chciała ci zrobić niespodziankę. Rzeczywiście, jakiś czas temu mówiła ci o jakiejś konferencji, jakimś zjeździe, coś okultystyczne, coś metafizyczne. Kurde, powtarzała ci to kilka razy, ale ty przecież już od dłuższego czasu no, nie słuchasz tego zbyt mocno i zbyt dobrze. Tak, ma jakieś swoje spotkania, różne zjazdy i tak dalej. Zapowiadała, że się pojawi, że cię odwiedzi, że wreszcie będziecie mogli spędzić kilka dni więcej niż te twoje krótkie urlopy i weekendowe wyjazdy. No i cóż, no... Udało się jej mnie zaskoczyć bardzo dobrze. Udało się jej zaskoczyć. Tobie zresztą też się udało ją zaskoczyć. Siniak, który ma na barku, który pojawił się po jakimś... Oj, zaopiekuje się tym siniakiem. I z każdą godziną robił się coraz bardziej kolorowy. Na pewno pomoże wam przypomnieć sobie... Słuchaj, albo zapamiętać tą niespodziankę, którą sobie zrobiliście. Do mieszkania wpuścił ją administrator budynku, którym chwilę wcześniej udało jej się dogadać. Postawiła mu kilka browarów i to on otworzył jej mieszkanie. Oczywiście później ty przeprosiłeś ją, ona przeprosiła ciebie. Spędziliście miły wieczór. Było przyjemnie. Nigdy mnie tak nie zaskakuj i nie rób mi takich niespodzianek. Ja cię bardzo proszę. Kocham cię, ale nie zaskakuj mnie w ten sposób. Uprzejmie cię proszę. Nigdy więcej. Uprzedzaj mnie. Oktaw, jak u ciebie plany na wieczór? Słuchaj, raczej spokojnie. Oktaw wraca do
niewielkie mieszkania, które sobie im wynajęła w Estonii, na czas, kiedy mi skończy się postępowanie dyscyplinarne i kiedy zastanawiam się, co zrobić, znaczy gdzie go przenieść poza pracą w Stowarzyszeniu Historyczno-Literackim. Więc myślę, że tak, wraca do domu taki troszkę oszołomiony tym wszystkim, co się stało, ale prawdopodobnie Chris, czyli kolega, z którym mieszka, no bo CIA nie jest na tyle hojny, żeby wynająć jedno mieszkanie jednemu człowiekowi, pewnie gdzieś tam będzie siedział i tak samo jak Octave się uczył, więc Octave pewnie też planuje ten wieczór spędzić nad książką do fizyki na przykład. Jak dobry, rozrywkowy plan. Więc pewnie siedzisz kilka godzin nad tymi książkami, dopóki nie poczujesz jakiegoś większego znużenia. Gdzieś tam pojawiają się pewnie jeszcze myśli dotyczące samej tej sprawy. Co i właściwie w jaki sposób będziecie musieli robić. Jak bardzo niekompetentni są ci ludzie, z którymi się spotkałeś. Przecież ciebie uczono do fachu. Oczywiście pierwsza misja to było jedno wielkie fiasko, ale no samo postępowanie tych osób, tych agentów o dziwnych pseudonimach Orion i Olivia, to jak się zachowywali w parku, to przecież wszystko przyczyło, żeby oni byli przygotowani do takiego czegoś. Więc wątpliwości na pewno w tobie narastają. Dopóki nie poczujesz większego znużenia samą lekturą książki i nie będziesz zbierał się do snu. Ale wtedy dzwoni twój telefon. Twoja komórka. Twój burner. Ten sam telefon, na który wcześniej dzwoniła Olivia. Okej, tym razem jestem na pewno dużo bardziej przygotowany, więc wyciągam tą starą notkę. Już mam odbierać, ale sobie przypominam, że przecież nie zamknąłem drzwi, kiedy chodziłem z herbatą i dobiegam do nich, starając się tak bardzo z jednej strony szybko je zamknąć, żeby coś odebrać, ale z drugiej strony nie na tyle szybko, żeby to wybudziło jakieś podejrzenia, więc tak się trochę waham, jak to zrobić. Ale w końcu zamykam, tak chowam się gdzieś w kącie tego pokoju i patrzę na wyświetlacz kodoli. Olivia. Start with Peter DeVores. Alejandro Carrascosa. Andrew Irva. It's not your cue yet. Nieco zniekształcony, jakby połączenie było słabej jakości. Mężczyzna mówi jakieś właśnie imiona, nazwiska? Jedno, dwa, trzy. A po chwili mówi, że nie twoja instrukcja. I chwilę później słychać odkładaną słuchawkę, a połączenie zostaje przerwane. Octave, wiesz, przez chwilę jakby nie rozumie, ale bardzo szybko zaczyna się wsłuchiwać, co się dzieje. Kiedy słychać ten dźwięk końca połączenia, to na szczęście, wiesz, gdzieś tam mam notes, więc wypisuję jakieś wzorania, więc natychmiast zapisuję. Co znaczy minus 4, jeżeli mamy fumble? Bo gdy otwierasz rejestr połączeń, to widzisz, że rzeczywiście ostatnie połączenie jest od Oliwii, no ale jest ono z 28 sierpnia. To połączenie, które no, wybudziło waszą komórkę, które kazało ci przyjechać wtedy do parku i udać się do tej restauracji na urodziny Zielonego. Teraz to połączenie, które przed chwilą odebrałeś, telefon go w ogóle nie zarejestrował. Okej, zamykam książkę od fizyki, otwieram laptopa i staram się wyszukać w internecie, w jaki sposób można w taki sposób się połączyć z telefonem. No dobra, rzuć Sygint. Google nie zna odpowiedzi na takie pytanie. Jakbym nie szukał w Google, tylko w darknecie? Również nie znajdujesz odpowiedzi na takie pytanie. Ma możliwości, żeby telefon nie zrobił zapisania połączenia w rejestrze połączeń, chyba że jest w jakiś sposób modyfikowany. No, ale z drugiej strony, to ty kupiłeś ten telefon, to ty go używasz. Jeżeli nikt nie miał do niego wcześniej dostępu, to raczej samo oprogramowanie telefonu nie zostało zmodyfikowane. Więc bez ingerencji osób trzecich, no nie ma takiej możliwości. Nawet jeżeli ktoś do ciebie by dzwonił z numeru zastrzeżonego, połączenie z takim numerem,
także jest zarejestrowana. Oczywiście nie pojawia się wtedy numer, tylko sama adnotacja, że ktoś dzwonił z takiego, a nie innego numeru, na który nie można odzwonić, no ale sam wpis zawsze się pojawia. A w chwili obecnej nic takiego tutaj nie masz. No, trudno, wiesz, to chyba będę musiał po prostu pogadać ze swoją agentką prowadzącą. Nie wiem, czy to jest standardowa procedura, czy co? Ja się z tym nie spotkałem jeszcze. I z tą myślą może utnijmy dzisiejszy dzień. Umówiliście się w jakiejś kafejce, w jakiejś małej knajpie, gdzieś na mieście. Co to za miejsce? Kto to wybrał? Gdzie pojechaliście? Myślę, że to jest naleśnikarnia, w której też są pokazy robienia cukierków, takich, wiesz, takich biało-czerwonych, biało-zielonych, że są tam takie lizaki, które się cały czas kręcą. I w ogóle to jest takie miejsce super dla dzieci. I bąbelkuje taka orężada. Tak, taka takich wielkich jakby, że to niby eksperyment naukowy, takich tubach. Coś dla Octave'a. Chemia, fizyka, chemia, fizyka. Więc ja jestem pierwsza... Nie, naleśniki. Kładę przed sobą, znajdę jakieś takie miejsce w kącie, żebyśmy byli jak najmniej widoczni. Niestety oczywiście miejsce w kącie jest miejscem koło toalety, więc nie jest super fajnie, ale kładę przed sobą tą teczkę i czekam, aż oni przyjdą. Nerwowo kręcę nogą pod stołem, nic jeszcze nie zamawiam. A po chwili denerwuję się i myślę sobie, że to wygląda podejrzanie, że nic nie zamawiam, więc zamawiam czarną kawę, bez niczego. No to ja przychodzę chwilę później. Witam się oczywiście z Oliwią. Zamówiłaś już kawkę? Całą kawkę? Kawkę, tak. Zamów sobie coś. No pewnie, że zamówię. Głodny jestem jak wilk. I zamawiam z menu, słuchaj, jakiś taki zestaw szefa kuchni po prostu, podwójny. Głodny, więc będę jadł i jadł. Niech oni mi opowiadają, o co chodzi. Co masz tutaj? Co to za teczka? Poczekajmy, aż przyjdzie Octave. No nie, nie czekacie praktycznie, bo Octave w zasadzie, jeśli umówiliśmy się o 9, to punkt 9 wchodzi. Jeszcze dla pewności, podchodząc do baru, oczywiście widząc was z daleka, ale jeszcze podchodzi do baru, zerka gdzieś w jakimś lustrze, które jest nad barem, po prostu, czy ktoś was obserwuje, sprawdzi, czy ktoś za nim nie wchodzi do knajpy, po czym zamawia sobie po prostu te pancake'i z syropem klonowym, posypką, borówkami, marshmallowami, bitą śmietaną i czymś jeszcze. Podchodzi do waszego stolika z takim wielkim talerzem, na którym jest taka wielka tęczowa góra, po prostu w rdzeniu, gdzie są prawdopodobnie te naleśniki, ale są przykryte wielką ilością dodatków. W drugim ręku trzyma wielką kawę, siada i mówi: nawet nie wiecie, jak w Rosji ciężko dostać porządne pancake'i. A ty widzisz, że twój talerz jest prawie taki sam wielki jak mój, bo ja wziąłem szefa kuchni razy dwa. Tak się teraz możemy razem lustrować za takie góry naleśników z ozdobami. Tęczowa operacja o smaku landryny. Ja idę do baru, biorę sobie taki plastikowy widelczyk i będę im wyjadać borówki z tych dań. Tak. Śmiało. Częstuj się. Panowie, tak, dobrze, wszyscy jesteśmy. Przyniosłam wam te akta, o których rozmawialiśmy wczoraj. Okej. Okay. Przesuwam teczkę w ich stronę. Postarajcie się nie zabrudzić śmietaną. Tak patrzę, czy w to miejsce, w którym tu jesteśmy, to pozwala na to, żeby tak swobodnie oglądać te dokumenty? No bo nie chcę. Wiesz co, no, dwa stoliki dalej jest jakaś mama z dwójką dzieci. Obok siedzi jakiś biznesmen właśnie. Do środka weszła chyba przedszkolanka prowadząca zgraje 10 rozkrzyczanych dzieciaków, którzy przekrzykują się w tym momencie, jakby byli na najlepszej wycieczce w Bostonie i właśnie weszli do miejsca, w którym zjedzą najlepsze amerykańskie pancake'i, które można dostać. Więc w środku panuje totalny harmider, ale... Jakbym na szkoleniu na farmie, to nam mówili, teraz się stawia na młodych. Ale chyba nie aż na tak młodych. Ja patrzę na tą przedszkolankę z 10 dzieci, myślę, że to byłaby idealna przykrywka, więc bardzo uważnie ją obserwuję. W tym czasie, jak ty otwierasz te akta, to Octave przerywa jedzenie,
I tak jeszcze, wiesz, z pełnymi ustami, po prostu przeżuwając, szuka w kieszeniach marynarki czegoś. Wyciąga ze swojej jasnej marynarki taki notesik, przełyka, popija to kawą, mówi, właśnie, czy mówiąc coś nazwiska, Peter Dewars, Alejandro Corazona albo Andrew Norada? Kompletnie nic. Ja tylko kręcę nie mam głową. W takim razie opowiadam historię wczorajszego telefonu. Nie dzwoniłam do ciebie. Wyjmuję z torebki telefon, żeby sprawdzić i mu pokazać. Wyciągam z kolejnej kieszeni, tak wiesz, obsukuję marynarkę i... Oczywiście, albo do ciebie nie dzwoniła, albo usunęła połączenie z rejestru. Mówię, wiem, że nie dzwoniłaś, pokazuję swój rejestr połączył. Sprawdzałem jak to możliwe, ale to nawet poza możliwościami gości z Darknetu, więc... Jak brzmią te nazwiska? Wiesz, miałem tylko sekundę, żeby je zapisać. No, ale powiedz. Z tego, co zrozumiałem, Peter Dewars, Alejandro Corazona, albo Corazona i Andrew... Alejandro Corazona, Corazona, jakoś tak. Corazona? Jakoś tak, wiesz, to miałem tylko sekundę, żeby to zapamiętać. Rozumiem. I Andrew Norada... Nie zapomniałem, haniebnie tu przekręciłem, ale... Trzy nazwiska. Tak. Widzisz, że Octave pałaszuje swojego naleśnika bardzo, bardzo przepraszającym wzrokiem. Skoro oni w zasadzie jedzą, a ja mam tylko kawę i te borówki, które im zjadam, to zaczynam im opowiadać o tym śledztwie sprzed lat. I może się zgodzimy, że nie będę opowiadać wszystkiego, bo... Natomiast dwie rzeczy przekręcam. Nie chcę im powiedzieć o tym, jak zginął post, więc po prostu mówię, że no jakoś tam go obuszyliśmy czy coś i ten. I całą końcówkę przedstawiam tylko jako, no wywołaliśmy wybuch, Oaks i Omega zostali w środku i zginęli, a ja wybiegłam w ostatniej chwili. Co to są za nazwiska? Tych nazwisk nie było w tym poprzednim śledztwie, prawda? Zobaczcie, to jest wszystko jakoś trójkami. Że to też onagramy? Znaczy też to trochę na wyrost, bo jeszcze tamtych nie rozszyfrowaliśmy. No właśnie, właśnie. Tam byli panowie, albo pani, Kim Plaslat, nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. Plaslat, Bila Bass i Pluto. Thomas F. Pluto. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego telefonu Octave, to myślę, że po prostu musimy się pogodzić z tym, że zaczną się dziać te typowe rzeczy. Olivia nie wygląda w ogóle na jakąś szczególnie wzruszoną tym faktem. Zabierać truskawkę. Może zapytamy po prostu tego doktora Dalana, kto to jest, ale to w sumie dziwne. I ty usłyszałeś tylko te trzy nazwiska i coś jeszcze, czy po prostu ktoś wymienił nazwiska trzech osób? Słuchaj, te trzy nazwiska i ktoś powiedział, że to nie jest instrukcja dla mnie, albo to nie jest moja kolejka, albo coś takiego. Ciekawe, dlaczego zadzwonili do ciebie? Podszywając się pod ciebie. Wiecie, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale ja nie jestem jakiś specjalnie dobry. Mówię to oczywiście tutaj do naszej waszej dwójki. Nie jestem jakoś specjalnie dobry w rozszyfrowywaniu jakichś takich, nie wiem, rebusów. Nie wiem, jeżeli wam to cokolwiek mówi, to dzielcie się śmiało z spostrzeżeniami, bo mi to kompletnie nic do głowy nie przychodzi. I ani nie wiem, kim był ten Omega z Oaksem, ani nie znam tych trzech, których mamy szukać. Te trzy nazwiska też mi kompletnie nic nie mówią. Jedźmy do tego Dalana, bo... Octave, ty też nie masz żadnych pytań, wyglądasz na trochę bardziej refleksyjnego. Tak się patrzę z ukosa, wciskając do ust wielki kawałek ciasta. Słuchaj, mam milion pytań, ale powoli się przyzwyczajam, że tutaj nie znajdę raczej zbyt wielu odpowiedzi. Jak to mówił kiedyś mój kolega, fajnie jest zadawać pytania ludziom, którzy znają odpowiedź. Zakładasz, że ja ich nie znam. No, sądzę, że jakbyśmy po tym, cośmy tu powiedzieli, mogłabyś, jeżeli byś znała odpowiedź, to byś nam po prostu powiedziała, no. Nie sądzę, żebyśmy między sobą mieli posługiwać się jakimś szyfrem albo zagadkami, no. Bynajmniej nikt mnie nigdy nie przykował do takiej współpracy z innymi, żeby mówić do siebie anagramami albo rebusami. Dopiję nerwowo kawę. Dobra, skończcie to jedzenie, jedźmy. Ja tak mniej więcej w 2/3 tego pancake'a się poddaję po prostu, bo jednak nawaliłem się za dużo tej porcji i jest pewien przedział, do którego mogę zjeść, a potem już niestety nic we mnie nie wejdzie, więc mniej więcej jak Olivia to mówi, to jeszcze 3-4 kęsy, które popijam szklanką wody i mogę jechać.
tutaj tak pałaszuje i chyba trochę tęsknym wzrokiem patrzy na tego twojego naleśnika, ale też patrzy na... Też? A będziesz to jadł? Nie, no proszę, ja już... Ten cały okay, kawałek to... jest czysty, zobacz, proszę bardzo. Zamienia talerze. Mi pankejki przypomniały o Willu, więc wysyłam do niej SMS-a. Kupcie kwiatki też w moim imieniu. Rozumiem, że nie... Patrzcie, śledztwo nie rozwikłaliście tego, co to było za szóste piętro. Nie. Tak jak mówiłam, przypuszczaliśmy, że jest to jakiś rodzaj wtajemniczenia w sekcie, albo miejsce, w którym się spotykali. Jakiś bar, speluna. Zakładaliśmy, że chodzi o sektę, tajne stowarzyszenie jakiegoś rodzaju. Człowiek, który tam umarł, miał na sobie takie szaty, jakby kapłańskie, maskę. O masce było coś w tym, w tych wiadomościach, które wyskoczyły na Google. Pamiętacie? Posłaniec, moi panowie i panie. Człowiek w masce w drzwiach. Nie wiem, czy należy tak głęboko to wszystko rozwikływać. Myślę, że ktoś po prostu próbuje nam póki co zrobić wodę z mózgu. Myślę, że najlepiej, jak się dowiemy czegoś w szpitalu i wstaję z miejsca, niezależnie czy Octave już zjadł, czy nie swojego naleśnika. Widzisz, że on przełyka jeszcze sobie nakłada na widelec taką solidną porcję na zasięg. Po prostu już pakuje do ust, bierze ten papierowy kubek z kawą i wstaje, przeżywając. No to jak jesteśmy w komplecie, to wychodzimy. Jak przyjechaliście? Samochodem. Możemy pojechać moim samochodem. Okej. Okay. Chociaż mówię, ja pojadę swoim na głos, a tak sobie myślę, że gdyby coś się zesrało w robocie, to jednak dobrze, jakbym miał swój samochód pod ręką. Więc ja jadę swoim. Ale oczywiście mogę też kogoś zabrać, nie ma problemu. Właśnie, jak już mówimy o robocie, to jak sobie załatwiliście dzisiejszy dzień? Przecież wy powinniście być w robocie, prawda? Wiesz co, tak, ale ja po prostu zamieniłem sobie grafik w ten sposób, że powinienem być teraz rano, mieć popołudnie wolne, a zrobiłem odwrotnie, że mam... Że wziąłem po prostu zmianę od 14, no. Mhm. Czyli o 14 powinieneś być na posterunku. Powinienem być w robocie. No, plus minus pół godziny oczywiście. Jasne. To Abi, jak u ciebie to wygląda? Generalnie ja mam tak dużo niewziętych wolnych dni, bo jestem pracoholiczką, że jak przyszłam do Giuredandy i powiedziałam, że tydzień urlopu co najmniej, to on się zdziwił bardzo najpierw, ale potem nie miał żadnej możliwości zaprotestować. Że ja mam wolne kompletnie. Bardzo wygodne. Octave, a u ciebie? Myślę, że biorąc pod uwagę, że i tak nie bierzemy w obecnym miejscu pracy, nie bierze mnie na poważnie. Wszyscy uważają, że chciałem tylko zapalić urolę. Przeszkadzam w zasadzie tam w ich poważnej pracy, która oczywiście polega na tym, że przeglądają wszystkie książki i patrzą, czy któraś z nich nie przemyca tajnych informacji rządu USA, albo na przykład nie ma w niej czegoś, co mógłby rząd USA wykorzystać w swoich tajnych operacjach. To jak powiedziałem, że będę w bibliotece miejskiej, bo znalazłem coś ciekawego w podręcznikach do fizyki kwantowej, to stwierdzi, aha, okej, okay, wody. Co najwyżej ktoś westną, że będą musieli sobie sami kawę robić, przeżyją. Wieczny stażysta. No dobrze. Rozumiem, że jako stażysta to też ty problemu z samochodem, z którym nie wiadomo co zrobić, raczej nie masz. Przyjechałaś pewnie jakąś taksówką albo komunikacją miejską. Nie mam pełną trasę sprawdzeniową, więc wiesz, metro, komunikacja miejska, spacer. To są agenci, których nasz rząd potrzebuje. To ja teraz wyczekująco patrzę na Octave'a, czy wybierze jechanie z Orionem, czy ze mną. Jest taka presja. Octave naprawdę wygląda na zagubionego. Ja wam to... Znaczy, ja po prostu jak widzę, że Octave się zaczyna zastanawiać, to po prostu idę, robię ruch w kierunku swojego samochodu, otwieram drzwi i wsiadam. Zobaczymy. Albo dojdzie i wsiądzie do mnie, albo wsiądzie do Oliwii. To ja robię to samo. Octave patrzy pytająco na Oliwię, na końcu ona tu rządzi i tak. Ja staram unikać jego wzroku, bo chcę, żeby zadecydował sam. To jest próba. Ta próba trwa dosyć długo, ale w końcu wsiada do szefowej. Jestem bardzo udobruchana i mówię mu, że może wybrać muzykę, wskazując radio. Możesz nawet z przodu usiąść. Małeś pierwszego plusa. Widzisz, jak Octave po prostu blednie. Próba za próbą, te próby się nie kończą. Wsiadacie w dwa samochody.
i jedziecie. To tylko zaledwie kilka przecznic. Sam Dorchester House znajduje się w pobliżu międzystanówki 48 na zachodzie Bostonu. W pobliżu jest duży park, z którego w dużej mierze korzystają ludzie wyprowadzający psy. Gdy podjeżdżacie w okolice, to pierwsze skojarzenie, jakie macie, to ten budynek wygląda jak szkoła. Szkoła, która mogła być kiedyś naprawdę imponująca, która mogła służyć za miejsce edukacji dla bogatej albo jakoś lepiej sytuowanej młodzieży, ale ten budynek jest dosyć w tym momencie zaniedbany. No i ma sporo elementów, które wskazują, że funkcję, którą kiedyś pełnił, przestał już pełnić. A mianowicie, cała powierzchnia wokół jest otoczona wysokim na 2,5 metra płotem zrobionych z długich, żeliwnych prętów u góry zakończonych takimi specjalnymi elementami uniemożliwiającymi wydostanie się z zewnątrz, a także dostanie się do środka. Są to zdobione jakieś liście, ale ewidentnie wychodzą z nich kolce, które nie pozostawiają złudzeń. Jakie jest główne zastosowanie? Sam budynek, który jest oddalony od tego płotu o kilkadziesiąt metrów, sama powierzchnia całej tej placówki, to trudno stwierdzić, jak duża część jest zagospodarowana, bo widzicie masę jakichś krzaków przyciętych, jakichś drzew, które oddzielają ten budynek od ulicy, od wjazdu. Ale to, co się rzuca w oczy, to ktoś stawia tutaj na bezpieczeństwo. Na budynku, który jest uformowany w literę E, widzicie masę kamer, które wydają się celować w różne strony i rzucać swoim okiem we wszystkie możliwe kierunki, żeby mieć jak największy obszar pod kontrolą. Gdy podjeżdżacie na parking, który znajduje się przed tym wielkim płotem, dostrzegacie też, że kamery są umieszczone na różnych słupach prowadzących na ulicach dojazdowych, tych wewnętrznych, które są w samym tym ośrodku, są umieszczone na latarniach. I co więcej, myślę, że nie macie z tym problemu, żeby to rozpoznać. Widzicie, że są też jakieś czujniki ruchu. Może zwykłe fotokomórki, które zapalają światło, kiedy się przechodzi, kiedy wykrywają, że ktoś idzie. Bardziej stawialibyście, że może mieć to całkiem inne zastosowanie. Pierwsze wrażenie, które macie, to to, że to miejsce jest rzeczywiście mocno odcięte od świata zewnętrznego. No i ktoś tutaj dba o bezpieczeństwo, o to, żeby ktoś, kto przebywa w tym, nazwijmy to, ośrodku, po pierwsze mógł się czuć bezpiecznie, po drugie ludzie z zewnątrz mogli czuć się bezpieczni z myślą, że pacjenci do Chester House nie wydostaną się z wewnątrz, kiedy nie przyjdzie na ich czas, kiedy ich leczenie ciągle będzie trwało. Przed samym wjazdem, przed wielką bramą otwieraną, ona takie elektryczna, rozsuwające się jakieś urządzenia, jest niewielka budka strażnicza, w której widzicie dwóch mężczyzn. Nie są mundurowani, mają coś w rodzaju takich uniformów, które widuje się na filmach. Uniformów podobnych do pielęgniarzy, do osób, które pracują w ośrodkach zdrowia, w jakichś szpitalach, coś w tym stylu. Przed samą bramą jest mały słupek z mikrofonem, przez który można zadzwonić, ale że jest środek dnia, to oni też widzą, gdy podjeżdżacie. Zdajecie sobie sprawę z tego, że obserwują ruch zarówno przed bramą, jak i prawdopodobnie mają też jakieś obchody dookoła samego budynku, po tych trawnikach, po tych ścieżkach, które są tam wytoczone. Gdy stoicie i rozglądacie się, widzicie, że są jakieś ławki, więc część pacjentów prawdopodobnie też może z nich korzystać. Może korzystać ze świeżego powietrza i spędzać jakiś czas na zewnątrz samego ośrodka, nie w budynku, ale ciesząc się dobrą pogodą. Podjeżdżając pod ten mikrofon, rzucam do Octave'a: niezłe zabezpieczenie jak na szpital psychiatryczny, czy tylko mi się wydaje? Myślałem, że w takich miejscach muszą pilnować, żeby pacjenci nie rozłazili. Ależ tak. Widziałeś czujniki ruchu? Wiesz, mam doświadczenia z takimi placówkami. Naciskam ten guziczek w mikrofonie.
Gdy podchodzisz do mikrofonu i naciskasz przycisk, to widzisz, że mężczyzna, którego dostrzegaliście przez szybę w tej budce strażniczej, on nie zastanawiając się nie podchodzi do mikrofonu wewnątrz, tylko otwiera drzwi do tej budki i kieruje się w stronę bramy. Będąc już kilka kroków przed nią, zaczyna krzyczeć do ciebie: dzień dobry, tak? Dzień dobry, my jesteśmy umówieni do doktora Delana. Proszę przekazać, że przyjechała Oliwia. Pani Oliwia. Tak, momencik. Mężczyzna wraca do budki. Widzisz przez okno, jak podnosi słuchawkę, chwilę z kimś rozmawia. A chwilę później brama wjazdowa otwiera się. Mimo, że jesteście pieszo, no to umożliwia wam wejść na teren. Gdybyście byli także samochodem, to prawdopodobnie można by było podjechać bliżej budynku. Wiesz co, ja jak ta brama się otwiera, jak on tam idzie jeszcze do tej budki, to się rozglądam, bo wiem, że Exeter powiedział nam, że ten dyrektor jest przyjacielem Delt. I teraz się zastanawiam, czy te wszystkie zabezpieczenia nie świadczą o tym, że cały ten szpital jest, że tak powiem, przyjazny Delcie. I szukam jakiegoś takiego oznaczenia na murze, na bramie, czy na samym budynku, wiesz, mały zielony trójkącik, który będzie wiadomo, że tylko dla agentów oni to rozpoznają, a nikt więcej. Rzuć na alertness. Na nadprożu, taki odwrócony trójkącik. Tak, takie widzę. Dla niepoznaki. Tak szybko, jak o tym myślisz i rozglądasz się, tak szybko dociera do ciebie myśl, że to byłoby głupie. Nie, nigdzie takiego symbolu nie dostrzegasz i nic nie wskazuje, że mogłoby mieć to jakieś powiązanie z Deltą Green. Tak, zdajesz sobie sprawę, że szpital ma dosyć dobre zabezpieczenia. To pierwsze wrażenie jest naprawdę takie dosyć imponujące. Faktem jest to szpital prywatny, więc ktoś może mieć środki na takie, a nie inne prowadzenie tej działalności. Z drugiej strony wcale by cię to nie zdziwiło, gdyby ten ktoś te środki miał od jakiejś organizacji rządowej, a może tajnej organizacji, która stoi na straży bezpieczeństwa ludzkości. Bardzo możliwe, że Delta Green rzeczywiście pomaga i doinwestowywuje ten ośrodek, a może sama jest właścicielem tak naprawdę. Trudno stwierdzić. Jednak żadnego trójkąta nigdzie nie dostrzegasz. Tak więc a także napisu sobie... Witamy Delta Green. Myślę sobie, kurwa, jaka jestem głupia. Ale i tak idąc do drzwi, czuję się obserwowana. Czuję się obserwowana przez tysiące oczu. Tak, bez wątpienia to uczucie w każdym z was narasta, gdy powoli kierujecie się w stronę tego dużego budynku w kształcie litery E. Wręcz macie wrażenie, że te kamery poruszają się za wami. Może jest to nieco złudne i wcale tego same okoliczności nie wymagają, bo tych kamer jest naprawdę dużo, ale to dziwne uczucie jest. Jak Olivia coś tam mruczy pod nosem, to Oktave się pyta, co się stało szybko? Jestem taka durna, czasami Oktave, się nie wyobrażasz. Nie, pomyślałam coś głupiego, naprawdę. Dziwnie się tu czuję. Cały czas pod okiem tych kamer. Słuchaj, to pytanie w naleźli karni to ja zadałam poważnie. Czemu zadzwonili akurat do ciebie? Z tą instrukcją, z tym czymś? Sam chciałbym wiedzieć. Chyba ty masz więcej doświadczenia z naszymi szefami. Nie. No, nic, nie przejmujmy się tym. Gdzie ten Orion? Ja tuż za wami się turlam. Przed samym budynkiem rzeczywiście jest jakiś mniejszy parking, na którym stoi kilka pojedynczych samochodów, ale jest ich zdecydowanie mniej niż na zewnątrz. No i ten parking też jest dużo mniejszy. Idziemy pewnie we troje. Oglądam, wiesz co, patrzę na rejestracje, czy to są rejestracje miejscowe, czy to są, wiesz, jakieś samochody gdzieś spoza stanu. Nie, wszystkie rejestracje są miejscowe. Żaden z samochodów nie przykuwa jakoś specjalnie uwagi. Taki odruch. Zwykłe, porządne amerykańskie auta, którymi może jeździć każdy. I prawdopodobnie jeździ każdy. Droga do budynku nie jest jakoś specjalnie długa. Potwierdza się tylko to, że z tego terenu wokół samego zabudowania korzystają jacyś pacjenci. Gdzieś tam w dalszych częściach, w tej części ogrodowej, dostrzegacie jakieś pojedyncze osoby, które no, sprawiają wrażenie, jakby po prostu tu wypoczywały. Nie mają jakichś piżam, jakichś ciuchów, które mogłyby wskazywać, że są tutaj pacjentami. Kilka osób gdzieś tam siedzi na jakichś ławkach. Ktoś coś robi przy jakichś krzakach, drzewach, ogląda
Ludzie ewidentnie odpoczywają, korzystają z tej pięknej pogody początka września. Gdy dochodzicie do budynku, widzicie, że kamery także są rozmieszczone na każdej ze ścian, w kilku miejscach. Co więcej, okna są zakratowane. Mhm. Na piętrze też, czy tylko na parterze? Na wszystkich trzech piętrach, zarówno na parterze, jak i na pierwszym, jak i na drugim piętrze. Budynek ma 3 piętra, jest zrobiony z cegły. Wydaje się, że ma swoje lata i to pierwsze wrażenie z ulicy, że jest trochę zaniedbany, teraz, gdy jesteście bliżej, no nieco wyparowywuje. No może rzeczywiście elewacja jest nieco brudna, ta cegła widać, że nieco zaniedbana, ale nie widzicie jakichś, nie wiem, uszczerbków na ścianach, nie widzicie, żeby dach był w jakimś opłakanym stanie. Nie, poza faktem, że jest nieco zaniedbany pod względem no takim lekkiego zapuszczenia, to sama budowla wydaje się twarda, masywna, nieruszona z zębem czasu. Choć twoje na pewno przeżyła. Ja się zatrzymuję na chwilę przed wejściem i patrzę na 4., 5. i 6. piętro tego budynku. Po czym przypominam sobie, że w ogóle ich tam nie ma, że właściwie patrzę na niebo i się tak otrząsam. Patrzę szybko w kamerę, jedną z kamer, i przybieram taki sztuczny uśmiech. Wszystko jest okej. Okay. Tak się dziwię trochę, no dlaczego miałoby być nie okej? Okay? Otwieram drzwi, tak do recepcji, żeby Oliwię puścić jako pierwszą. I do środka. I od razu znajdujecie się w dużym atrium. Użyjmy takiego słowa. Duża, otwarta przestrzeń. Przed wami widzicie coś w rodzaju recepcji, za którym duży kontuar, za którym dostrzegacie kobietę w uniformie pielęgniarki. Ma jakąś plakietkę na piersi. Nie ma żadnego czepka czy tego typu rzeczy, ale sam strój bez wątpienia wskazuje, że kobieta no, pełni tu rolę podobną jak pielęgniarki w szpitalu. Kobieta ma około 35, może 40 lat, jest krótko obcięta, blondynka. Na wasz widok od razu się uśmiecha. Ale też dostrzegacie kolejną rzecz, bo ten krótki korytarz, w którym się znajdujecie, który zaraz otwiera się na to atrium, jest oddzielony od tej otwartej przestrzeni czymś, co znacie, czy to z posterunków, na których pracowaliście, czy też z lotnisk. Widzicie wykrywacze metalu, które są umieszczone na wejściu. Kobieta na wasz widok podnosi się zza biurka i kieruje się w waszą stronę. Ja tak robię krok w bok, po prostu ustępując miejsca Oliwii, niech ona tu jako szefowa przejmie na siebie ciężar prowadzenia rozmowy. Dzień dobry. Witam państwa. Dostałam już telefon z ochrony. Nazywam się Houston. Państwo do doktora Dalana, prawda? Zgadza się. Oczywiście możecie państwo wejść na teren szpitala, jednak konieczne będzie trzymanie się wszelkich procedur. Bardzo prosiłabym o pozostawienie wszelkich metalowych przedmiotów. Wskazuje urządzenie z taśmą, którą można przesunąć walizki, jakieś plecaki, tego typu rzeczy. Zachowuję zupełnie naturalnie. Kładę tam pistolet, który wyciągam z kabury. Kładam to swoją torebkę, bo nie chcę się wyjmować wszystkich metalowych rzeczy. No chyba tak się robi, że się całą torebkę daje. Sprawdzam, czy mam coś jeszcze metalowego i przechodzę. Bramka nie pika. Rozumiem, że nic nie chcesz ukryć. Nie. No ja tak samo. Wyciągam broń, telefon, klucze. No nie zamierzam niczego ukrywać. Okryw jest wyraźnie zakłopotany, jak widzi, że dwie osoby wyciągają broń. I on tak wyciąga, wiesz, jeden telefon, po czym przypomina sobie o tym brnerze, więc wyciąga tego brnera. Coś tak patrzy na Oliwię, czy można go, wiesz, odłożyć. Więc składa go do tego korytka, po czym jeszcze pasek, czymś ma przechodzić, po czym sobie przypomina, że ma zegarek jeszcze, więc cofa się, zdejmuje zegarek. Po czym przechodzi, te bramki pikają, w związku z czym przypomina sobie, że ma jeszcze wieczne pióro. Z metalową sterówką w kieszeni koszuli, więc też się wraca, co oczywiście znowu powoduje pikanie bramek. Wyciąga to pióro, wkłada je do korytka, no i wreszcie przechodzi i tak, nie pika. Pani Houston, kobieta, która was powitała, od razu widząc wasze pistolety, no nie wydaje się zaskoczona,
też nie dopytuje, po co wam, kim jesteście i dlaczego. Jesteście do doktora Dalana, macie tu swój cel. Jednak pierwsze, co mówi, to to, że konieczne będzie zdeponowanie broni na czas państwa pobytu. Proszę skonsultować się z doktorem Dalanem. Jestem przekonana, że nam pozwoli zachować broń przy sobie. Już to zrobiłam. Przykro mi, ale procedury są nieubłagane. Mamy tutaj różnych pacjentów, którzy mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla państwa. Przypominam sobie posta, jego siłę i to, jak we trójkę próbowaliśmy go spacyfikować i nie protestując deponuję broń. Tylko sprawdzam, czy jest zabezpieczona odpowiednio. Mają to jakieś miejsce do deponowania broni, czy nie? Tak, jak najbardziej. Tu zaraz obok samego wejścia kobieta, odbierając broń od agentki Olivii, ma pomieszczenie, w którym są jakieś szafki. Odbierając twoją broń, zanosi do jednej z szafek, zamyka na klucz, klucz gdzieś zabiera ze sobą. Szafki wydają się solidne. Co więcej, widzisz, Abby, kolejną rzecz, która potwierdza, że dbają tu o bezpieczeństwo, bo do samego pomieszczenia, żeby się dostać, kobieta musiała użyć plastikowej karty. W drzwiach jest czytnik elektroniczny, który broni dostępu osobom niepowołanym. No to ja robię inaczej. Ja robię tak, jakie są procedury, czyli odłączam, jak nie mają kulochwytu, to odłączam magazynek, wyrzucam pocisk z komory i zostawiam zamek w pilnym położeniu, dopiero taki to oddaję. Już się zakładam, że też to robię, tylko ja jako gracz nie znam na taką rzecz. Znajmy, że obydwoje odpowiednio zabezpieczacie broń. Czekaj, bo to jest ważna informacja, że Orion chodzi z pestką w komorze. No, a jak inaczej? No, jest to jakaś deklaracja. No jest. Wiesz, strzelba powieszona w pierwszym odcinku wystrzeli w 37. Wszyscy o tym wiedzą. Pozostaje pytanie, w czyje jaja. Podsumowując, oddajecie dobrze zabezpieczoną broń Houston, która zamyka je w odpowiedni sposób w szafkach, po czym kieruje się ponownie do tego kontuaru i zapraszającym gestem ciągnie was za sobą. Opowiada wam o procedurach, które obowiązują na terenie budynku, o zasadach bezpieczeństwa, o tym, że budynek składa się z trzech skrzydeł. Obecnie jesteście w środkowym. Skrzydło południowe jest zajmowane przez mężczyzn, skrzydło północne przez kobiety. Na każdym z trzech pięter są pacjenci. W tym skrzydle środkowym, którym obecnie się zajmujecie, znajduje się kafeteria, znajdują się pomieszczenia administracyjne, między innymi także biuro doktora Dalana, które znajduje się na trzecim piętrze. I ta środkowa kreska w literze E to taki budynek, który zajmuje w dużej mierze personel szpitala. Pacjenci są umieszczeni w górnym i dolnym fragmencie literki E. Są trzy piętra i z tego, co próbuję wam wyjaśnić, pani Houston, każde piętro, można to tak ująć, że odpowiada za inny rodzaj pacjentów. To znaczy, nowo przyjęci pacjenci, ci jeszcze nie będący w 100% zdiagnozowani, czy ci przebywający w najgorszym z możliwych stanów, ci, po których nie wiadomo, czego się można jeszcze spodziewać, trafiają na trzecie piętro. To taki rodzaj oddziału zamkniętego. Tam są najcięższe przypadki, kiedy sytuacja z nimi się powtarza. Często zmienia się to po kilku dniach. Są przenoszeni niżej. I podobnie sytuacja później wygląda z parterem, na którym się obecnie znajdujemy. Jeżeli chodzi o restrykcje na kolejnych piętrach, to trzecie piętro jest najbardziej restrykcyjne. Tam zarówno używa się odpowiednich strojów, zakazane jest posiadanie broni, jakiejkolwiek kontrabandy, leków, narkotyków, telefonów. Nie można używać niczego. No ale pacjenci, którzy tam przebywają, wymagają szczególnej opieki i tego, by odcięcie od tego typu rzeczy było całkowite. To zresztą dla ich własnego dobra. Kiedy sytuacja zdrowotna osób się zmienia, chodzą niżej, na drugie piętro. Tam jest nieco bardziej, nazwijmy to, otwarta atmosfera. Sami pacjenci mają więcej swobody, mają swój pokój rozrywkowy, w którym mogą spędzać czas. Dozwolone są różne używki. Kobieta
uśmiecha się do was, jakby opowiedziała najlepszy kawał, po czym sama opowiada jego puentę. Mam na myśli kawę czy słodycze, że można korzystać z telefonu, który jest na korytarzu. Powiedzmy, że to bardziej otwarte środowisko, w którym pacjenci mogą dochodzić do zdrowia. A parter, na którym obecnie się znajdujemy, to tak naprawdę próg do wyjścia z naszego ośrodka i wrócenia na łono społeczeństwa. Tak naprawdę ja tutaj z koleżankami żartuję, że bardziej to przypomina hotel niż szpital. Tutaj już panuje wielka swoboda i cóż, tak właściwie to chyba tylko zakazujemy posiadania broni i narkotyków, a wszystko inne jest dozwolone. Przerwam im na chwilę. Tak? A skoro najlżejsi są na parterze, najgorsi na trzecim, strach się bać, co by było na szóstym piętrze. I chcę na humint, żeby zobaczyć jej reakcję, czy to cokolwiek jej robi. Rzuć. Ja też chciałbym zadać jej jedno pytanie. Rzućmy sobie. Ejler. Jest nieco zdziwiona szóstym piętrem. Masz wrażenie, jakbyś znowu walnęła na głos jakąś głupotę. Wcześniej tylko pomyślałaś o głupiej rzeczy, a teraz po prostu rzuciłaś na głos o szóstym piętrze w trzypiętrowym budynku. Ale kobieta nie daje zbyt długo po sobie poznać tego, że jest zdziwiona tym i po prostu się do ciebie uśmiecha. Nieco pobłażliwie, nieco zbyt życzliwie, co rzuca się w oczy, ale w żaden sposób tego nie komentuje, poza takim miłym, szybkim. Tak, tak, dokładnie. A ja mam też pytanie do pani. Tutaj są pacjenci tylko i wyłącznie, no, nie wiem jakiego słowa użyć, prywatnie skierowani na pobyt w państwa zakładzie, czy to jest też, że tak powiem, ośrodek, gdzie mogą trafić pacjenci z ubezpieczenia, że tak się wyrażę. Nie wiem, jak to określić. Jesteśmy prywatną placówką. Może trafić każdy, no oczywiście, jeżeli ma odpowiednie ubezpieczenie i ubezpieczyciel pozwoli sobie na pokrycie kosztów. Więc tak, może trafić każdy. No oczywiście, jak państwo pewnie wiecie, placówka w głównej mierze specjalizuje się. No, zresztą pewnie będziecie rozmawiali z doktorem Dalanem. Dobrze, okej, to dziękuję. Nie chcę jej tutaj już, wiesz, ciągnąć za język. To najwyżej doktor mi to powie. Więc cóż, jeżeli państwo nie macie żadnych dodatkowych pytań, to już się biorę. Nie kończę zdania, tylko będąc za tym kontuarem, sięga gdzieś do jakiejś gablotki, szafeczki, którą gdzieś tam ma, wyciąga jakieś plastikowe karty, przykleja na nich naklejki, na których chce napisać wasze dane. Patrzy wyczekująco. Oliwia. Mhm. No, okej. Pan? Na mnie się patrzy? Tak, tak. Prosiłabym o pana godność. John Orion. Notuję to na tej plastikowej karcie. Oj, zapomniałabym. Podaję jeszcze książkę jakąś wpisów. Bardzo prosiłabym o wpisanie państwa godności. Ja już resztę uzupełnię. Kiedy ją wam podsuwa, to widzicie, że tam jest jeszcze godzina wejścia, godzina wyjścia, miejsce na jakiś podpis, miejsce na podpis osoby, która puszcza osoby na teren ośrodka, która odpowiada za wydanie kart. Pisów w samej księdze jest całkiem sporo. Widać, że pacjenci z samego ośrodka są odwiedzani i przyjeżdżają tu osoby jakieś z zewnątrz. Rozumiem, że tak, tu także wpisujecie się, używacie danych, które podaliście do samych nazwisk, dopisujecie jakieś imiona, których w teorii możecie używać. Po dopełnieniu formalności pani Houston uznajmia, że zaprowadzi was na górę. Idziecie za nią w głąb. Widzicie, że z tego atrium prowadzi kilka korytarzy gdzieś w głąb ośrodka, w których, gdy rzucacie tam okiem, dostrzegacie jakieś sylwetki osób. Czy to w uniformach szpitalnych, czy to ludzi w jakichś zwykłych cywilnych ubraniach. Tak naprawdę z tego atrium, jeżeli chodzi o to piętro, wcale nie jest żadnym problemem dostać się gdzieś w głąb szpitala. Ale kobieta prowadzi was do windy, która wiezie was na górę. Po drodze też widzicie, że także w tych korytarzach, także w tym atrium, a także w samej windzie, gdy jesteście w środku, umieszczone są kamery, które ciągle was obserwują. Winda jedzie na trzecie piętro. Pani Houston prowadzi was krótkim korytarzem gdzieś w głąb budynku,
pod drzwi, na których jest plakietka dr Richard Dallan. Otwiera je, rzuca do środka, że przyprowadziła gości. Uśmiecha się do was promiennie, po czym wraca do swoich obowiązków i zostawia was w progu gabinetu doktora Dallana. U progu? No dobra, no to ja pukam. Przytrzymuję Oriona za ramię. Ale nie. Ja wiem, że są otwarte. No nie jestem ślepy, ale mimo wszystko chcę tam, wiesz, jakby się mówi, zaanonsować, nie? Anonsuj, śmiało. Aż otwarte drzwi i mimo wszystko zaglądasz do środka. Gabinet jest wyjątkowo mały. Wręcz jesteście na pierwszy rzut oka zaskoczeni tym, że tak duży budynek, tak duży obszar, którym Richard Dallan, który jest tutaj wyraźniej dyrektorem, zarządza, ktoś, kto ma posadę tutaj dyrektora, siedzi w takiej klitce, bo to zaledwie kilka metrów do jego dyspozycji. Większość ścian wyłożona jest regałami, które są zasypane książkami. Ważną częścią pomieszczenia, ważną z perspektywy chyba właściciela, jest niewielka gablotka, która od razu przykuwa wzrok i już od progu widzicie, że wypełniona jest jakimiś skałami, jakimiś minerałami, przy których są plakietki. Każda z tych skał jest oświetlona. Mimo dnia pali się tam światło. Sprawia to wrażenie, jakby właściciel tego małego skarbca minerałów był bardzo dumny i chciał go mocno wyeksponować. Ważną częścią pomieszczenia jest niewielkie biurko w centralnym punkcie, za którego w tym momencie wstaje mężczyzna około 50, może 60 lat. Siwe włosy, kozia bródka, okulary. W tym momencie ubrany jest w niebieską koszulę zapiętą pod ostatni guzik. Ma na sobie lekarski kitel. Mężczyzna uśmiecha się do was promiennie. To ten sam człowiek, którego widzieliście na stronie internetowej Dorchester House. Doktor Richard Dallan staje od biurka i szybkim krokiem kieruje się w waszą stronę, aby was powitać. Witam państwa, witam. Oczekiwałem. Dzień dobry. Proszę do środka. Ja jak wchodzę, to poczekam, jak jeszcze wejdzie Octave i zamykam drzwi. W biurku są dwa krzesła, ale mężczyzna gdzieś jeszcze spod jednej ze ścian, gdzie stoi niewielki stolik, taki kawowy, w którym mężczyzna może chwilę ma, kiedy ma chwilę wolnego czasu, odpoczywa, przesuwa to krzesło bliżej biurka i zapraszającym gestem wskazuje wam, żebyście sobie usiedli. A sam wraca zza biurko na swoje krzesło i patrzy na was oczekująco. A gdy chwila trwa, to sam rozpoczyna temat. Dostałem informację, że państwo przyjedziecie. Tak, panie doktorze. Myślę, że wie pan, w jakiej sprawie i dokładnie tak, do czego tak, jesteśmy. Tak, bez wątpienia. Jak to? Prosilibyśmy o przekazanie nam wszystkich informacji jakby z pana strony najpierw o całej tej sytuacji. Informacji, tak. Nie ukrywam, że jest to dla mnie zaskoczenie, ale mężczyzna patrzy na drzwi, jakby nie wiedział, jak ma się w tym momencie zachować i nie do końca odnajdywał się w całej tej sytuacji. Jakby zastanawiał się, czy powinien zachować jakieś pozory, jeżeli chodzi o tajność tego spotkania, o tajność tej rozmowy, ale po chwili dociera do niego, że chyba, że cała ta kurtuazja jest tutaj niepotrzebna. Zarówno on, jak i wy wiecie, po co przyszliście tutaj, o czym chcecie tu rozmawiać. Z wielkiej uprzejmości można zepchnąć gdzieś na dalszy plan, a z kolei chyba jest pewien swojego biura i tego, że raczej nikt nie będzie tutaj podsłuchiwał, że nikt nie ma do niego dostępu. Chwilę się zastanawia, ale później zaczyna. No nie wiem, co państwu przekazał agent Exeter. Trójka agentów Delty, poprawia się, zniknęła ze swoich sal. Miało to miejsce... Nie mieli możliwości ucieczki. Nie mieli możliwości ucieczki. Na którym piętrze byli tutaj? Na trzecim. Na trzecim piętrze umieszczeni są pacjenci, którzy dopiero przybyli do naszego szpitala. Pacjenci. A rozumiem, że siostra Houston wprowadziła państwa w organizację. Tak, pokazała nam ogólne informacje, ale Orion, proszę, pozwól panu dyrektorowi powiedzieć własnymi słowami. Nie, no, nie ma w takim wypadku chyba potrzeby powtarzać się. W każdym bądź razie sytuacja na trzecim piętrze jest z naszej strony
pod szczególnym nadzorem. Mamy tutaj znacznie, znacznie bardziej rygorystyczne warunki, tak to ujmijmy, i okoliczności, jeżeli chodzi o pobyt pacjentów. Także ilość personelu czy zabezpieczeń, która zapewnia nam poczucie pewności, że osoby, które tutaj przebywają, nie będą zagrażać sobie lub innym, bo takie przypadki także mamy w swojej pieczy. Czyli rozumiem, że przyjmując pacjentów, w cudzysłowie, wiedział pan, że są agentami i że będą tutaj wykonywać zadanie? Zadanie? Nie, nie, nie. A w takim razie w jakim sprawie zostali przyjęci? Wykazywali jakieś zaburzenia? Czyżby to była emerytura? Ich stan to był efekt wykonywania zadania. Czyli wykonywali na zewnątrz, a tu dostali się potem. Dokładnie tak. Osobiście nie zostałem wtajemniczony, czego dotyczyło ich zadanie. Jednak współpracujemy z organizacją od dłuższego czasu i zdaję sobie sprawę z tego, z czym państwo macie. Patrzę na was kolejno. Kontakt na co dzień i jaki może to wywierać wpływ na państwa psychikę. Rzeczoni pacjenci byli w bardzo złym stanie. Dwóch z nich było w stanie katatonii, a jeden był bardzo agresywny. Który? Pan Ray Bilabas wykazywał się dużą dozą agresji. Był pod stałym nadzorem personelu, a także stosowano względem niego terapię i w znacznej mierze był pod wpływem środków uspokajających. Leczeni pacjenci, jak państwo pewnie wiecie, zniknęli ze swoich sal 28 sierpnia. Ostatni raz widziano ich o godzinie, otwiera jakiś zeszyt z notatkami, 20.11, kiedy zostali odstawieni do sal na spoczynek. Każdy z nich był przypięty pasami do łóżka. W salach nie ma kamer, mówi Oktej, i tak trochę się też rozgląda po rogach pokoju, czy tam też nie ma kamery. Nie, w samych salach nie ma kamer, jednak kamery są na korytarzu. Ale uprzedzając pytanie, to też już sprawdziliśmy. Będziemy musieli trochę powtórzyć państwa kroki, obawiam się. Czy możemy uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej? Oczywiście, mam już tutaj to przygotowane. Będziemy też chcieli spojrzeć na nagrania na pewno, ale to tak na przyszłość, jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. Bo oni wszyscy zostali przyjęci tego samego dnia, tak? Tak. Którego? Wyciąga te dokumenty z biurka i przesuwa je w waszą stronę. Możecie rzucić na biurokrację. Krytyczne. Krytyczne. Taka jestem biurokratyczna. Ja nie. A to se zaznaczę. Ja już mam te 20 lat za sobą. To widać. Od razu widać. Olivia, ty nie musisz się długo zastanawiać. Szybki rzut oka na dokumenty, przekartkowanie ich i zdajesz sobie sprawę z kilku faktów. To, że są niezwykle cienkie i jest w nich bardzo mało informacji i to, że wyglądają jak coś sztucznego. Rekwizyt w teatrze. Są, bo są. Ktoś, kto tą dokumentację prowadził, wcale nie miał na celu bardzo dokładnego opisania tego, jak wyglądał proces leczenia, jak wyglądała rejestracja samego pacjenta, jak wyglądały jakieś fakty z jego życia, które mogłyby wpłynąć na proces leczenia. Nie. To po prostu jakieś dokumenty, które trzeba było coś mieć w teczkach, trzeba było mieć coś w szafie w przypadku jakiejś kontroli czy tego typu zdarzeń. Z drugiej strony zdajesz sobie sprawę, że wszelkie dokumenty są podpisane nazwiskiem Dalana. I zdajesz sobie sprawę, że jeżeli byli to agenci Delty, a Dalan jest przyjacielem Delty, to tak to właśnie miało działać. Miało tu być jak najmniej informacji, które mogłyby wpłynąć na to, że natura operacji, natura działalności Delty Green, natura tego, co sprawiło, że agenci tutaj się pojawili, żeby, nazwijmy to, odpocząć, żeby to nie wyszło na światło dzienne. Delta przyłożyła do tego rękę, żeby Dalan i cała działalność tych ludzi było jednym wielkim kamuflażem. Biorę w takim razie ten sztuczny twór, daję chłopakom, żeby sobie poczytali i zwracam się do Dalana. A tak naprawdę, to czego tu nie ma? Wszystkiego. Przybywają u nas 4 albo 5 lat. W tym czasie nie było żadnej poprawy. Tak jak już wspomniałem, dwoje z nich było w stanie katatonii. Jeden wykazywał
bardzo, bardzo duże pokłady agresji, zarówno względem siebie, jak i personelu. Żadne sposoby leczenia, czy to farmakologiczne, czy to próby psychologicznego podejścia, nie pomagały. Rozumiem, że z dwójką pacjentów nie było żadnego kontaktu, skoro byli w katatonii. Dokładnie. Czy pan Ray wspominał o czymś, co mogłoby mieć jakieś szczególne zainteresowanie dla nas? Nie. Z panem Rayem kontakt też był bardzo ograniczony, a właściwie wręcz niemożliwy. Pan Ray nie chciał z nikim rozmawiać. Wracając do przebiegu wydarzeń, o zaginięciu wspomnianych pacjentów dowiedzieliśmy się w przedziale sięga pamięcią, o czym po chwili wraca do swoich notatek. Ja was skłamałem. Bo zostali położeni do łóżka między 6, czyli 18, a 18.34, a odkryto ich zniknięcie między godziną 20.11 a godziną 20.22. W jakich okolicznościach? Ktoś zaglądał rutynowo, sprawdzać się? Standardowy obchód. Standardowy obchód. Czy oni, kiedy byli układani do łóżek, jak on powiedział, dostawali jakieś środki nasenne, po których powinni spać? Nawet ci w stanie katatonii? Pan Bilabas tak. A pozostali państwo nie wymagali tego typu leków. Mogę sprawdzić, czy tego dnia byli pod wpływem jakichś środków. Podejrzewam, że tak, jednak jeżeli mówimy o jakichś silniejszych medykamentach, które uniemożliwiałyby im, powiedzmy, samodzielne wyjście z sal, to myślę, że nie. Nie stosujemy tego typu silnych środków względem pacjentów, którzy tego nie wymagają. Ale pan Bilabas z całą pewnością był pod wpływem silnych środków farmakologicznych. A byli przywiązywani do łóżek jakimiś pasami zabezpieczającymi? Dokładnie. Cała trójka? Tak. Cała trójka. Kto uczestniczył w tym obchodzie? Znów sięga do dokumentów. Tego dnia była siostra Ulrika Urs na piętrze. Był pielęgniarz Richard Bryce. Za nadzór wizyjny odpowiadał pan Michael Divo. A także za całość personela na tym piętrze odpowiadała siostra Esther Sabigina. Sabigina. Czy na piętrze znajdowały się wtedy lub znajdują się obecnie jakieś inne osoby powiązane z Deltą? On się chwilę zastanawia, czy powinien to wam wyjawić, czy to jest częścią śledztwa. Tak. Jednak zarówno ci państwo, jak i ta osoba, z tego co wiem, nie mają nic ze sobą wspólnego. Tylko byłoby dobrze, gdybyśmy porozmawiali z tą osobą. No nie rozumiem, jaki miałoby to mieć cel, ale jeżeli uznaje pani, że... Agent mógł zaobserwować, czy to miało specjalne znaczenie tylko dla niego. Nie ma problemu. Jeżeli miałoby to pomóc w rozwiązaniu sprawy i znalezieniu tych ludzi, to jak najbardziej umożliwimy to. Oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość. Wszystkie te osoby z personelu to byli długoletni pracownicy, czy byli przyjęci niedawno? Nie, wszyscy są długoletni. Cieszymy się stałym personelem, który raczej nie zmienia zbyt często pracy, a wręcz nasi pracownicy są zadowoleni. Nasza relacja wygląda na linii pracownik-pracodawca. I to pielęgniarki zauważ, tam pielęgniarz czy pielęgniarka zauważyli, że ich nie ma, tak? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o same zasady tego, jak odbywa się obchód, sytuacja jest niezmienna. Zarówno obchody na tych piętrach, jak i na dolnych piętrach wyglądają tak samo, a mianowicie zawsze zespół składa się co najmniej z dwóch osób, które idą w swoim towarzystwie. Względy bezpieczeństwa. Czy były jakieś inne, dziwne w tym momencie, nie mówię o zniknięciu pacjentów, bo pewnie by nam też pan doktor o tym powiedział, ale czy jakieś inne dziwne wydarzenia się w tym momencie zadziały na terenie szpitala, czy ograniczyło się tylko do zniknięcia tych trzech pacjentów? Jakie dziwne? Nie wiem, wyłączała się energia elektryczna w całym szpitalu, nie wiem. Nie, nawet jeżeli by to się stało, to mamy także swój zapasowy dodatkowy generator, który na pewno by nas uchronił od problemu z tym związanego, więc
Gdyby sieć miejska zawiodła, to zaraz przywrócilibyśmy prąd własnymi siłami. Jasne, więc... jasne. Ale na pewno, ale byłby taki moment. Ale nie. Na pewno byśmy to odnotowali. Zwłaszcza, że tego typu sprawy są bardzo mocno monitorowane z naszej strony, ale nic takiego nie było. Jednak skoro pan o tym wspomina, co prawda zaczęliśmy ten temat przed chwilą, ale przeskoczyliśmy do innej sprawy. Monitoring. Zaraz po sprawdzeniu, po odkryciu zaginięcia naszych pacjentów, przejrzeliśmy z panem Michaelem monitoring i no właśnie, taśmy z tego dnia poprawia się, bo chyba dociera, że mamy XXI wiek i już czegoś takiego jak taśmy się nie używa. Nagrania na dysku z tego dnia są uszkodzone. No właśnie, czyli jednak to jest coś, o czym wspomniałem. To jest właśnie dziwne. I tylko z tego dnia. Tak. Tak, z tego dnia. A czy ktoś próbował przy pomocy wykwalifikowanych informatyków odzyskać dane z dysku? Nie, no ze względu na specyfikę naszej działalności i fakt, że no nie są to zwykli pacjenci, tak to trzeba nazwać, to nie. Tak jak pewnie agent Exeter was poinformował, nawet nie poinformowałem policji o zaginięciu naszych pacjentów. Oczywiście personel wierzy i jest poinformowany o tym, że wszelkie procedury związane z policją działają tak, jak potrzeba. Prawdopodobnie też państwa obecność jest odbierana jako właśnie działania stróżów prawa, ale oficjalnie nigdy nie wyszło to poza mury szpitala. Okej, okay. Macie te dyski? Znaczy, jak Orion zaczyna ten temat, to Octave tak nie za bardzo wie kopnąć w kostkę i tak gotuje się, wiesz, może ja. No to widzę, że tam Orion już 3 razy krzesło skrzypnęło, na którym siedziała, do tej pory nic nie skrzypiało, więc obracam się w jego stronę. To może zerknijmy na te dyski. Prawdopodobnie będę w stanie stwierdzić, czy ktoś tym manipulował. Tak, zdecydowanie to jest jedno z naszych zadań. Może pomocą, nie ma największego problemu. Właściwie to jest moje kolejne pytanie. Co państwo chcecie zobaczyć na miejscu, z kim chcecie porozmawiać? Jaki macie plan na waszą obecność tutaj? Dobrze, jak mogę państwu pomóc? Przedstawił nas jako osoby, które zajmują się tą sprawą, personelowi, i żebyśmy mieli w miarę swobodny dostęp tam, gdzie tylko to możliwe. Nie ma problemu, możecie państwo przebywać wszędzie w szpitalu. Oczywiście część pomieszczeń jest niedostępna z poziomu waszych kart. Wskazuje na plakietkę, którą trzymasz gdzieś tam na szyi, czy przypiętą do garsonki, do marynarki. Nie wiem, gdzie tam je trzymacie. No ale służę pomocą oczywiście. Zaraz zadzwonię posami i oprowadzi was w każde miejsce, którego państwo oczekujecie, do którego chcecie zajrzeć. A proszę mi powiedzieć jeszcze, czy tego dnia, bo kolega pytał o inne niepokojące rzeczy, natomiast czy u innych pacjentów nie wydarzyło się coś innego, dziwnego, godnego uwagi, czy na przykład ktoś, kto majaczy, nie miał jakichś innych majaków niż zawsze? Nie przypominam sobie nic takiego. Oczywiście zaraz potem rozmawialiśmy z częścią pacjentów, czy coś kojarzą, czy widzieli ich, czy może ktoś coś słyszał, ale nie. Oczywiście nie mogę ręczyć, że byli z nami szczerzy, ale no, możecie rzucić na alertness. No dobra. Critical! Olivia, co to się dzisiaj stało? Olivia przechodzi samą siebie. Ja się wreszcie skoncentrowałam na sprawie, a nie na jakichś pierdołach, kamerach. Ja się zafascynowałem właśnie tym wideo materiałem. Olivia, może to znowu twoja paranoja, może rzeczywiście przypatrujesz się różnym rzeczom, którym nie powinnaś się przypatrywać, doszukując się jakiegoś podwójnego dna, które to jest, a może go nie ma. Ale w którymś momencie twój wzrok zatrzymuje się na ręce pana doktora. Gdzieś czasami coś sięga do tego zeszytu, do tych swoich notatek, gdzieś tam coś notuje. Ciągle trzyma ten długopis, którym w pewnym stopniu się bawi i nerwowo porusza. I zauważasz, jak ręka w jego koszuli, ten kitel, w którymś momencie się odsuwają. I dostrzegasz, że na nadgarstku lewej ręki ma zegarek. Zwykła busola, zwykła tarcza zegarowa. Tylko no właśnie, po chwili dociera do ciebie, że ta tarcza wcale nie jest taka zwykła, bo tak jak standardowe zegarki, no albo nie mają w ogóle cyfr, tylko zwykłe kreski, jakieś znaki pozwalające znaleźć to rozgraniczenie wskazujące, która jest godzina, to tutaj widzisz, że
ten zegarek, który nosi dr Dallan na ręku, jest no na swój sposób unikatowy, bo w miejscu tradycyjnie zajmowane przez właśnie cyfry albo jakieś znaki, to tam są litery. I przez chwilę to przykuwa twoją uwagę. Kto koło mnie siedzi? No pewnie ty usiadłaś po środku jako szefowa, więc ja siedzę po twojej lewej, a może Oktave po prawej. Kopię lekko Oktave'a w kostkę, mając nadzieję, że jest czujny i zrozumie, skoro wydaje się takim ekspertem od konspiracji, że to ma znaczenie. I mówię z naciskiem... Przepraszam, panie doktorze, gdyby jeszcze mógł pan powiedzieć, która jest godzina, bo zapomniałam. Mam nadzieję, że Oktave dzięki temu też zwróci uwagę na ten zegarek. Nie, był failure, to nie zwraca uwagi. Słuchaj, Oktave się wyrywa i po prostu, wiesz, patrzy na swój, ma tam taki smartwatch, który jest zintegrowany z jego komórką, z kim Google'a i trzema laptopami, które ma w trzech różnych miejscach i mówi za 15:11. Ja mam raczej do ciebie, dlaczego nie mamy szkoleń? Dlaczego nie mamy szkoleń? Dziękuję, Oktave. Mówię do niego z taką irytacją. A wracając do tematu, czy te dyski, ponieważ zakładam, że będzie to wymagało trochę większej pracy, moglibyśmy stąd zabrać celem obróbki? Mężczyzna się chwilę zastanawia. Mówi od razu, że kopia nic tu nie da, musimy mieć oryginał. Tak, myślę, że chyba nie ma... Chyba, no. No oczywiście nie mamy nic do ukrycia. Oczywiście nie chcielibyśmy, żeby te nagrania gdzieś wyszły poza, tak? Tak, ze względu na bezpieczeństwo naszych pacjentów. No, a także na charakter naszej współpracy, prawda? Więc zdaję sobie sprawę z tego, że powinniśmy sobie ufać, prawda? Prawda. Mogę państwu ufać. W 100%. Więc tak, myślę, że nie będzie problemu z przekazaniem tych dysków. Jak najbardziej. Czy od tamtego czasu te ich pokoje były sprzątane? Nie. Pokoje są zabezpieczone, w tym momencie są nieużywane. Chcemy je zobaczyć, sami zerknąć na to, co w nich zostało. Dobrze, widzisz, że sobie notuję to w zeszycie. Mhm. Tak jakby tworzył jakiś plan, co trzeba zrobić i jakby chciał to komuś przekazać z personelu. Dyskami zajmie się Oktave. Będziemy też chcieli porozmawiać ze wszystkimi osobami, które były tutaj tego dnia. Czy ten personel jest również dzisiaj? Chwilę się zastanawia. Tak. Być może okaże się, że będziemy musieli porozmawiać z kimś jeszcze, ale to wtedy damy znać. Oczywiście, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, poproszę sami. Kwestia tego, gdzie chcecie państwo wejść, z kim chcecie porozmawiać. Wszystko udostępnimy. Czy jest ktoś spośród personelu, kto nawiązał chociaż jakąś nić, nie wiem jak to nazwać, porozumienia, sympatii z tym agresywnym pacjentem? Obawiam się, że nie. Bilabasem? Nie, no bo rozumiem, że tym z katatysk, ci, którzy mieli katatonię, no to raczej nie byli osobami empatycznymi w żaden sposób. Niezbyt kontaktowi. Tak. Wzdycham. Sami to kto? Siostra Esther Samigina. Nie lubi, gdy mówimy do niej po imieniu i przyjęło się, że po prostu zwracamy się do niej sami. Rzucam na poczytalność? Bądź moim gościem. Zero. Jeżeli masz sukces, to zero. No dobra, czyli tak, chcemy zobaczyć jeszcze te ich pokoje, karty medyczne tak czy owak dostaniemy, dokumentację medyczną plus rozmowy z tymi ludźmi. A, czy jest może w pana pamięci zachowała się informacja, kto ich tutaj, w cudzysłowie, dostarczył, wszystkich tych trzech pacjentów? Niestety nie znam personaliów tych agentów. No, nasze procedury są takie, że ja po prostu przygotowuję odpowiednią dokumentację po tym, jak dostaję informację od Delty o tym, że kogoś dla nas mają do zaopiekowania się, a później robimy wszystko, żeby ich postawić na nogi lub po prostu trzymać w odosobnieniu. Taka jest smutna prawda. Ale czy w dniu przyjęcia, przepraszam, ostatnie pytanie, czy w dniu przyjęcia oni mieli jakieś też obrażenia fizyczne, oprócz tych usterek psychicznych? Nie. Pod względem fizycznym byli w 100% zdrowi, no poza oczywiście jakimiś zwykłymi, nazwijmy to, zaległościami, jeżeli chodzi o utrzymanie się fizyczne. Zapytam jeszcze tylko krótko, a ich rzeczy, te, które mieli przy sobie w momencie przyjęcia, czy są gdzieś tu? Nic nie mieli przy sobie. Okej. Okay. A ubrania? Tak, byli w zwykłych cywilnych ubraniach.
uprzedzając pytanie, nie mam pod tym względem nic do ukrycia przed państwem, ale organizacja, dla której państwo działacie, pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, już jak najbardziej ma co ukrywać, więc osoby, które do nas trafiają, osoby, które od was trafiają, to zwykle tabula rasa. Im mniej informacji o nich posiadamy, zwłaszcza w tak przykrych przypadkach, jak właśnie te trzy, zarówno pani Kim Plaslat, jak i Ray Bilabas, czy pan Prud. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że to beznadziejne przypadki. Coś, co wpłynęło na ich stan, wywarło straszliwe, wręcz katastrofalne skutki na ich psychikę. A proszę powiedzieć, czy trafili do państwa tacy pacjenci jak Peter Dewars, Alejandro Pracona czy Andrew Norada? Jeszcze raz słyszę takie nazwiska. Przykro mi. Okej, jak ty to notuję sobie ołówkiem w swoim notatniku. To co, może zerkniemy na ich pokoje? Dobrze, nie ma problemu. To co, ja zostaję tutaj, a poproszę siostrę i ona po prostu was przejmie. Oczywiście ja pozostaję do dyspozycji, jeżeli będziecie państwo mieli jakieś dodatkowe pytania, to tak najbardziej służę pomocą. Jeżeli wpadniecie państwo na jakiś pomysł lub jakąś kwestię, którą chcielibyście państwo wyjaśnić, to zapraszam ponownie. Ta osoba z Delty wśród... Proszę pamiętać. Bardzo nam zależy na kontakcie. Tak, pan Marvin Bloom. Proszę przekazać. Jeszcze raz? Jeden z pacjentów czy z obsługi? Nie, z pacjentów. Jeżeli chodzi o obsługę, nie wiem, co państwu agent Exeter przekazał, tylko ja zdaję sobie sprawę z charakteru działalności państwa organizacji. No i tylko ja posiadam informacje. Pan Marvin w jakim jest stanie? Czy da się z nim rozmawiać? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Co prawda przebywa na drugim piętrze i no nie przewiduje, żeby w niedalekiej przyszłości nas opuścił, ale pan Marvin nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa, bardziej dla siebie ze względu na zachowanie. Cierpi na bardzo poważną paranoję. Jest przeświadczony, że wszyscy dookoła go obserwują i wszyscy go szpiegują. Chcą zrobić krzywdę. Lekko. Czasami rzeczywiście jesteśmy szpiegowani, mówię do lekarza. Tak, jak najbardziej. I widzisz, że on wcale nie przytakuje ci tak z powodów czysto grzecznościowych, jak pielęgniarka na dole, która was przyjmowała w recepcji. Tylko rzeczywiście się z tobą zgadza. Jakby wiedział więcej, jakby zdawał sobie sprawę z charakteru waszej sprawy, jakby był całkiem nieźle poinformowany. Proszę zawiadomić personel, że będziemy chodzić, pytać, tak żeby nie byli zaskoczeni. I mężczyzna podnosi rękę, jakby właśnie sobie o tym przypomniał. Wystukuje jakiś numer wewnętrzny, bardzo szybko, jakieś krótkie, trzycyfrowe czy dwucyfrowy numer. Podnosi słuchawkę i mówi: Halo, Sami, możesz podejść? Chwilę to trwa. W międzyczasie odkłada słuchawkę, uśmiecha się do was, ale już nie kontynuuje rozmowy. Jeżeli wy jej nie ciągniecie, to on się już więcej nie odzywa. Po prostu siedzi za tym swoim biurkiem, gdzieś tam przesuwa ołówek, poprawia papier, jeszcze raz zagląda do tego zeszytu, może nawet coś tam notuje. A po chwili drzwi do gabinetu, po bardzo krótkiej chwili, jakby rzeczywiście osoba, która odebrała ten telefon, wcale nie zwlekała, tylko jak najprędzej przybyła do tego pomieszczenia, w którym się znajdujecie. Chodzi kobieta, 40, może 45 lat, włosy związane w kok, ubrana w taki kwiecisty uniform pielęgniarki, wcale nie kojarzący się ze szpitalami, a bardziej w pewnym stopniu wygląda jak przedszkolanka. Widzisz, że ja miałeś rację. Zdajecie sobie sprawę, że to chyba celowy ubiór, który... No, jeżeli chodzi o te wewnętrzne oddziały, które nie są wystawione na widok publiczny, na widok osób z zewnątrz. I wcale kobieta nie musi być taka oficjalna. Kobieta pełniąca rolę pielęgniarki bardziej ma być w jakiś sposób przyjemna wizualnie dla pacjentów, nie kojarząca się z niczym złym. Tego typu ubiory kojarzycie z różnych filmów dotyczących operacji, gdzie lekarze, zwłaszcza operujący dzieci, często mają takie czapeczki
z jakimiś kolorowymi misiami, jakimiś kolorowymi wzorami, co może się no lepiej kojarzyć małym dzieciom, kiedy no, przeżywają bardzo stresujące sytuacje, kiedy są operowane. I ta kobieta teraz też ma taki uniform, jakieś kwieciste wzory, które no, na pierwszy rzut oka wcale nie przypominają tego, że jest pielęgniarką. Jedyne, co może świadczyć, że ona tutaj pracuje, to mała blaszana plakietka, którą ma gdzieś tam przypiętą koło piersi, na której dostrzegacie jej imię i nazwisko, Esther Samigina. Kobieta uśmiecha się do was, mówi dzień dobry, przedstawia się, podaje rękę każdemu z was, uśmiecha się jeszcze raz, później ponownie do pana doktora. A więc tak, jestem. Możemy iść? Jasne. Panie doktorze? Czy my się poznałyśmy już? Czy pan jest z Nowego Jorku, prawda? Nie, mieszkam w Bostonie. Bostonie. Ja miałam wrażenie, że się już kiedyś widziałyśmy. Przygląda ci się chwilę? Ja też się jej przyglądam chwilę. Nie kojarzę. Nie, przykro mi, nie kojarzę. A wydaje mi się, że mam dobrą pamięć do twarzy. Proszę nas prowadzić na to szóste piętro. Trzecie piętro. Jesteśmy na trzecim piętrze. Zapraszam. Cokolwiek widzę, humint, cokolwiek na jej twarzy, że drgnęło. Rzucaj, proszę. Może ja się zachowuję jak po prostu słońsko zapracowane w tym psychiatrycznym jednostku. Sukces. Absolutnie nic na jej twarzy nie drgnęło, a wydaje ci się, że no, odkąd weszła do biura Dalana, przyglądasz jej się bardzo badawczo i nic nie miałoby prawa ci umknąć. Nie. Siostra Esther Samigina w żaden sposób nie reaguje na twoje szóste piętro. W żaden sposób, który byłby dla ciebie podejrzany. Rzeczywiście się trochę mocniej uśmiecha, kiedy mówisz o szóstym piętrze i poprawiasz się chwilę później na trzecie, ale odbiera to pewnie jako jakiś rodzaj, no nie wiem, zamyślenia może osoby, która po prostu jest tutaj pierwszy raz i w jakiś sposób jest zagubiona. Czy jak ona coś mówi, to wyczułem jakiś akcent, czy coś takiego? Nie. Wydaje ci się, że to standardowy dla tych regionów, dla regionów Bostonu, nic, co mogłoby się w jakiś konkretny sposób rzucać w uszy. Doktor Dalan mówił mi o charakterze państwa wizyty. Nie dopytuję, z którego państwo są posterunku, to nie moja rola oczywiście, ale tak, jak tylko będę mogła, to odpowiem oczywiście na wszelkie pytania. Proszę mi tylko powiedzieć, gdzie państwo chcecie się udać, z kim chcecie państwo porozmawiać. Właśnie, ja będę dzisiaj towarzyszyła państwu i po prostu... To jest jedna prośba, gdyby pani mogła przygotować dla nas jakieś osobne pomieszczenie, gdzie będziemy mogli rozmawiać z osobami z personelu. Co takiego, żebyśmy mogli wygodnie usiąść tam, można było wygodnie usiąść. Rozumiem. Tylko kwestia jest taka, że pacjenci z trzeciego piętra nie mogą opuszczać trzeciego piętra, jeżeli chodzi o personel. Tak, oczywiście, tylko myślę o najbardziej odpowiednim pomieszczeniu. Wydaje mi się, że pokój socjalny tutaj, w którym no, mamy przerwy, wydaje się odpowiednią opcją. Tutaj mamy go na trzecim piętrze. No i no, oczywiście na każdym innym piętrze też jest, bo nie biegamy na różne piętra podczas swoich przerw, więc tak, myślę, że da się to zorganizować jak najbardziej. Jestem wdzięczny. Panowie, jeszcze jakieś pytania? No, zacznijmy może od tych pomieszczeń, zanim zaczniemy rozmawiać. Dobrze by było zobaczyć, w jakich warunkach oni byli leczeni. Dobrze. Ona nas prowadzi, to ja bym chciała zostać z Octavem troszeczkę z tyłu, parę kroków, tak dosłownie. Mhm. Prowadzi was jakimiś korytarzami, które tak naprawdę szybko ucinają się wzmocnionymi drzwiami. Metalowe drzwi, które otwierają się dopiero po tym, jak Esther Samigina przykłada swoją plastikową kartę do elektronicznego czytnika i idzie dalej. Nie pokonujecie może 10-15 metrów, gdy znów napotykacie na wzmocnione drzwi. Mijacie jakieś korytarze, które mają jakieś dodatkowe odnogi do kolejnych pomieszczeń i zauważacie rzeczy, które potwierdzają to, co Dalan mówił i to, co zauważyliście już na samym początku. Kamery są wszędzie umieszczone co prawie że kilka metrów w różnych częściach korytarza, tak żeby mieć podgląd na całe to miejsce. Każde drzwi na tym piętrze są zabezpieczone czytnikiem elektronicznym, który nie pozwala na wejście od tak do danego pomieszczenia. Nie widzicie tutaj pacjentów, którzy mogliby w jakiś sposób chodzić po korytarzach i mieć swobodny dostęp do całego tego ośrodka, ale w którymś momencie mijacie coś w rodzaju takiego posterunku strażniczego. To znaczy,
niewielkie pomieszczenie, przeszklone. Część z was może sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest zwykłe szkło, a takie wzmocnione. Hartowane. Kuloodporne, hartowane. Mhm. W tym niewielkim boksie siedzi pielęgniarka, która się do was uśmiecha, przed sobą jakiś komputer. Widzicie jakiś panel z jakimiś przyciskami alarmowymi, za sobą jakieś drzwi. Częstuje was promiennym uśmiechem. Także uśmiecha się do samej giny i kiwa jej potakującą głową. Idziecie dalej i w którymś momencie, idąc przez ten korytarz, zauważacie też kolejne pomieszczenie, które ma jedną ze ścian przeszkloną, które wygląda dosyć podobnie do tego, które mijaliście przed chwilą, ale to z kolei jest znacznie, znacznie większe i w środku dostrzegacie mężczyznę siedzącego przy kilku komputerach. Jedna ze ścian w środku jest wręcz oblepiona dziesiątkami monitorów, które zasłaniają tą ścianę. I widzicie, że z tego miejsca mężczyzna ma podgląd na sporą część szpitala. Zarówno kamery pokazują zewnątrz, podjazd, drogi i tą część parkową, jak i kolejne piętra, no, których jeszcze nie widzieliście, ale na które mężczyzna ma podgląd. Obrazy na kamerach często przeskakują, zmieniają się. Widzicie, że kamery też poruszają się lewo, prawo. Na środku też ma taki panel jakiś do sterowania tymi kamerami, którego no, może używać. Jest odwrócony w tym momencie do was plecami, ale gdy przechodzicie obok, prawdopodobnie zauważy to też na kamerach, obraca się, żeby uśmiechnąć się do was i przytaknąć. My też się uśmiechamy. Do tej sami mówię, że no, pewnie tutaj jest monitoring, ale to jest ten monitoring tylko trzeciego piętra, czy wszystkiego? Michael ma dostęp do wszystkiego. Oczywiście w głównej mierze skupia się na monitoringu trzeciego piętra, ale w razie potrzeby może poglądać pozostałe części ośrodka. Oczywiście podobne pomieszczenia są na pozostałych piętrach. Tam są inni operatorzy, którzy skupiają się na pozostałej części szpitala. I to jest właśnie ten Michael Devon, tak? Dokładnie wtedy... tak. Michael Devon. Okej, to wtedy... No, później będziemy chcieli też z nim pomówić. Oczywiście, nie ma problemu. Więc jak Orion zabawia tą panią rozmową o Michaelu, to ja zostaję z Octave'em parę kroków z tyłu i mówię do niego szeptem. Octave, ty się znasz na takich rzeczach. A dyrektor miał bardzo nietypowy zegarek. Kładał się z samych liter zamiast liczb. Zauważyłeś? Jak z samych liter? Co to był za liter? Próbuję mu opisać. Wiesz, no nie widziałam z tej odległości dokładnie liter, jakie to były. No, widziałaś, miałaś tam sukces krytyczny, więc widziałaś. Bezproblemowo jesteś w stanie to zapamiętać, że widziałaś. Odtwarzam to z pamięci Octave'owi. Nie wiem, czy to jest ważne, ale słyszałeś o czymś takim w ogóle? Do czego to może służyć? Słyszałem, znam jakieś nerdowskie rzeczy, nie wiem, problemy matematyczne, które zapadają umieszczanie liter na tarczy zegara, coś takiego. Nie wiem, słyszałeś? Ty grasz nerdem, powiedz mi. Dobrze, zapisz od sobie jako pracę domową. Tak czy owak, zwróć na to uwagę, dobrze? W przyszłości. Jasne, szefowo. Wiesz, przy tych nazwiskach mówiłeś coś o jakichś anagramach. Ja nie mam pojęcia, o co chodzi, ale może to też coś takiego. No dobra, to są jakieś konkretne litery, czy po prostu litery? Możemy założyć, że Ebi ci recytuje z pamięci. Jedziemy na tym sukcesie krytycznym. Dobra, dobra. No dobra, to znaczy Octave się tym zajmie, wiesz... No może będzie to zajmował głowę przez najbliższe dwa lata. Zepsułam Octave'a. Nie, on zawsze taki był. Ale ja mu takie, wiesz, informacje włożyłam do środka, które są nieistotne i teraz... Kto wie? Teraz po prostu go dobrze wysterowałaś. Tak. Już idziemy. Tak. No, dalej. Do pokojów. Więc siostra Sabigina prowadzi was w głąb szpitala, w korytarze. Mijacie jeszcze kilka takich drzwi zbrojonych, które bronią dostępu do dalszych części. I w końcu wchodzicie na coś w rodzaju oddziału. Takiego składającego się z osobnych sal, będących czymś w rodzaju izolatek. Wszystkie drzwi mają przy sobie czytnik elektroniczny, a także na samych drzwiach są kojarzące się z więzieniem takie małe okienka, które osoby
które no, kontrolują pacjentów, mogą używać do tego, by zajrzeć do środka. Pielęgniarka zatrzymuje się gdzieś w połowie tego korytarza, po czym otwiera jedne z drzwi. W środku niewielka sala, może 4 na 4 metry, może trochę więcej. Łóżko niby zwyczajne, jednak po chwili dostrzegacie, że są na nim umieszczone skórzane pasy, które wyrastają gdzieś z materaca. Jest okno, ale ono jest zasłonięte kratami. Ściany są obłożone gąbką i pokryte jakimś materiałem. Rzeczywiście kojarzy się to jak szpital psychiatryczny i zamknięte pomieszczenie, w którym ktoś, kto jest umieszczony, nie powinien sobie zrobić krzywdy. To łóżko, które wygląda na pierwszy rzut oka zupełnie normalnie, widzicie, że jest przykręcone do podłogi, a stelaż jest przygotowany tak, by nie mieć żadnych ostrych krawędzi. Oczywiście pewnie osoba, która chciałaby sobie zrobić krzywdę, na przykład uderzając o niego, pewnie mogłaby to zrobić, gdyby nie gąbki, które ten stelaż pokrywają ze wszystkich stron. W środku nie ma żadnych mebli, na samym łóżku jest tylko jakiś koc, w tym momencie niezgrabnie rozgrzebany. Jakby ktoś, kto tego łóżka używał, dopiero co wstał i w pośpiechu opuścił to pomieszczenie. Poza tym nie ma w nim nic charakterystycznego, co mogłoby przykuć waszą uwagę. Wiesz co, ja mimo wszystko chcę sprawdzić ten materac i ten koc. No materac to jest zawsze miejsce, gdzie można coś ukryć, bo jest po prostu miękki. Można gdzieś coś tam wcisnąć, rozpruć, potem coś ukryć w tym materacu. No staram się go, wiesz, nie wiem, jeżeli da się go po prostu podnieść z tego stelaża, to przewrócić też na drugą stronę, sprawdzić wszystkie brzegi, no gdzieś szwy, no musi być, muszą być gdzieś szwy. Jasne, jasne. To wiesz co, rzuć proszę cię na Forensics, chyba że masz jakąś inną propozycję. Wiesz co, Forensics jest raczej do zabezpieczania materiałów już znalezionych, ja po prostu to przeszukiwanie raczej mi się wydaje, nie? Proszę cię bardzo. No niestety failure. Nic szczególnego nie zauważasz. Wydaje ci się, że rzeczywiście to zwykły materac. To, co rzucać od razu w oczy, to to, że jest dosyć cienki, na pewno nie ma w środku sprężyn, co też mogłoby tłumaczyć, dlaczego taki, a nie inny model został tutaj zastosowany. W międzyczasie, kiedy ty to przeszukujesz, nie wiem, co robią pozostali, ale Samigina, która gdzieś tam się usuwa na bok, żeby wam udostępnić, umożliwić dostęp do tego pomieszczenia, tłumaczy, że to skrzydło męskie, ta konkretna sala była zajmowana przez pana Bilabasa. No i właśnie pan Bilabas był tutaj ostatni raz widziany, kiedy był przytwierdzany do łóżka na nocny spoczynek i kiedy podawano mu leki. Jak się zachowywał, kiedy go przytwierdzano do łóżka? Pan Ray był, kobieta się skrzywia w taki trochę sposób, jakby nie chciała użyć zbyt mocnych słów, ale no, pan Bilabas wykazywał duże dozy agresji, więc no standardowo, no musieliśmy tutaj we troje być, żeby go położyć, po prostu spać. A krzyczał wiecie, o czym państwo. Trudno to nazwać krzykiem. Rozumiem, że chodzi o jakieś konkretne słowa, ale no tak. Nie, to głównie były warknięcia, bliżej nieartykułowane dźwięki, które trudno nazwać słowami. Jak ona mówi, że on był agresywny, to ja się zajmuję nie materacem, ale samym łóżkiem. Chcę zobaczyć, czy on się rzucał na nim tak, że na przykład poluzował to mocowanie do podłogi, wiesz, bo jak ktoś tak się mocno rzuca, to może poluzować śruby, nie? Myślę, że na to nie potrzebujemy rzucać. Sprawdzasz, czy ta konstrukcja jest stabilna, czy coś z nią jest nie tak. Poruszasz, próbujesz szarpnąć w jedną, drugą stronę. Nie, wydaje się, że wszystko jest okej, że te śruby są mocno przytwierdzone do podłogi i cały ten stelaż trzyma się twardo. Nie zauważasz, żeby miały jakieś większe luzy, które sprawiałyby, że można by było, nie wiem, szarpnąć tym łóżkiem i będąc do niego przywiązanym, na przykład wyśliznąć się w ten czy inny sposób. Nie, no, łóżko wydaje się stabilne i w żaden sposób nieuszkodzone. Dobra. To jest to pomieszczenie, w którym nie ma żadnych napisów, tak? Tak, tak, dokładnie. Napis jest w sali pana Pruta. Czyli tego, który był w stanie katatonii. Dokładnie tak. Może teraz chodźmy tam. Oktaw, czy ty chcesz coś jeszcze sprawdzić? Wiesz co, ja jeszcze patrzę, jak są ustawione wszystkie kamery. Znaczy, co mógł złapać, czy na przykład jeśli się wychylę przez okno, to czy zobaczę jakąś kamerę? W samej sali nie ma żadnej kamery. Gdy wyglądasz za okno,
kąt widzenia z tego okna nie pozwala ci rzucić okiem na samą ścianę, gdzie tam są kamery umieszczone, ale wydaje ci się, że część kamer, które dostrzegasz na dole gdzieś na latarniach, na jakichś słupach, no musi obejmować fasadę budynku i także obejmować tam to okno konkretne, w którym w tym momencie stoisz. Okej, Oktaj sobie zapisuje, które to mogą być kamery, że wyciąga z marynarki. Wychodząc też na korytarz, czy nawet zakładając, że idąc tutaj przyglądałeś się, to wydaje ci się, że przynajmniej dwie kamery na korytarzu, gdzieś tam jedna na końcu i jedna mniej więcej na środku, mogłyby obejmować drzwi prowadzące do tej sali. Chodźmy do tego, do tej drugiej. Ja patrzę z pewną niechęcią na Oriona. Zaczyna do mnie przychodzić taka myśl, czym on tak przejmuje mocną kontrolę. To jest normalne. Czy Oktaw nie jest za cichy, a Orion za głośny? I tak idę korytarzem, myśląc o tym i o tym. Chodźmy, chodźmy. Co jeszcze bardziej potęguje u Oliwii wrażenie, że coś jest nie tak. Daleko nie musicie iść, bo Ester po zamknięciu sali, którą opuszczacie, mija dwie kolejne sale i zatrzymuje się przy trzeciej. Tom otwiera znowu kartą i wpuszcza was do środka, mówiąc, że to jest pokój zajmowany przez pana Tomana. Gdy wchodzicie do środka, widzicie, że to pomieszczenie jest niemal identyczne jak to, w którym byliście przed chwilą. Jedyną różnicą jest napis na ścianie. Jedna ze ścian jest ubebrana jakąś czerwoną cieczą i widzicie napis, który widzieliście na zdjęciu, który pokazał wam Exeter. Na zdjęciu, które mówi o Abigail Wright. O morzu, o czasie, o łodzi. Patrzę na Sami i pytam jej, czy mówi jej coś to nazwisko Abigail Wright? O, to ja wtedy też patrzę. Nie, przykro mi. Przykro mi. Czy ktoś... Wiesz, no jakby nie patrzeć, no... Może nie ma jakiegoś tam wielkiego doświadczenia w tego typu pracy policyjnej, ale mimo wszystko, wiesz, chcę tak z bliska obejrzeć ten napis, nie? Czy to jest... Czym to jest zrobione? Farbą? Bo to, wiesz, strukturę farby pozna się od razu od struktury. I tu myślę, że rzućmy sobie to zaległe forensics. Dobra. Czy ja też mogę, bo też się będę przyglądać temu napisowi. Proszę bardzo. On no nie mam dzisiaj szczęścia. Cudownie do niczego dzisiaj. Krytyka! A Oliwia... Oliwia robi kosi system, miażdży system po prostu. Miażdży. Dobra. Wiecie, ja jestem teraz sama doświadczenie. Ania, po sesji powiedz, gdzie się wpisuje kody na rolu. No w ustawieniach, nie wiedziałeś? Trzy krytyki w trzech rzutach. Spomyłka jakaś. Orion, przyglądasz się, masz pojęcia, czy to farba, czy to krew, czy cokolwiek innego. Napis już jest ciemny. Rzeczywiście ma taką czerwoną barwę przechodzącą w czarną. Trudno ci stwierdzić, jak ten kolor wyglądał, kiedy był jeszcze świeży. Ale ty, Oliwia, widziałaś tego typu rzeczy kurewsko wiele razy podczas swojej pracy jako pies. To jest zasunięta krew. Ktoś, kto kurwa wymalował to na ścianie, użył cholernie dużej ilości krwi. To nie jest mały napis, który można wykonać, nie wiem, nacinając sobie opuszek palca. Nie, ktoś tu wylał kurwa z litr albo i lepiej krwi, żeby umazać tam ścianę taką ilością juchy. I jesteś pewna, że to krew. To bez wątpienia, nie masz żadnej, nie wiem, żadnego grama wątpliwości. To jest po prostu zaschnięta krew. Wracam się do Oktawa i Oriona. 20 lat temu, nie wiem, pewnie się jeszcze nie urodziliście, grasował po mieście taki gościu, Graffiti King. Mieszał te swoje farby z różnymi substancjami. To jest krew. Wtedy też tak było. Jak słyszę potwierdzenie tego, czego się domyślam, a czego nie mogłem sam zidentyfikować, to się obracam do Oliwii i kiwam głową. Tak myślałem. Tak właśnie myślałem. Ale patrzę też, czy napis napisem, ale czy ta substancja, no już teraz skoro Oliwia to zidentyfikowała jako krew, to krew, jest też, jej kropelki są gdzieś pod tym napisem na podłodze? Czy ten napis jest zrobiony tak dokładnie, że nie ma żadnych innych fragmentów tej krwi poza tym napisem? Wiesz co? Wiesz, bo o co mi chodzi? Nie, no myślę, że malując to, no
coś musiało zawsze skapnąć, więc a, musi no być właśnie. Jakaś krew. No. No właśnie. Czy te litery są na tyle grube? Wiesz, po prostu ja tak robię, że przykładam swój wskazujący palec. No nieważne, czy ten, kto to pisał, był prawo czy leworęczny. No zakładam, że pisał palcem, tak? Nie, to... to albo nawet kilkoma palcami, no. To dobra, są właśnie chodzi o grubość liter. Ktoś tutaj użył liter. Naprawdę dużo... dużo substancji, którą to namalował. W tym momencie, jak ci Olivia mówi, że to krew, no to wiesz, że krwią, ale to nie jest maźnięcie palcem. Jasne, bo właśnie mówię, to specjalnie przykładam właśnie ten palec, zobaczcie, czy to są grubość tych liter. To jest trzema, może nawet palca. Czterema. Okej, o to mi chodziło. No i wiesz, to no ten ktoś musiał się czymś skaleczyć, i to mówię na głos, musiał czymś z siebie tą krew upuścić. To gdzieś tu musi być. Ktoś... Czy pan Toman albo ktokolwiek z pacjentów albo personelu ostatnio zauważył jakieś skaleczenia, okaleczenia? Nie, zwłaszcza na trzecim piętrze. Nie wiem, czy dr Dallan wspominał, ale tego typu rzeczy pozwalające na skaleczenie są zakazane na tym piętrze. No, nikt nie ma do niego dostępu zresztą. Nawet na drugim piętrze, jeżeli chodzi o ograniczenia, dostęp do przedmiotów, którym można by było zrobić sobie krzywdę, jest mocno ograniczony. Jasne, a czy badano tą krew? Czy ktoś sprawdzał, czyja ona jest? A to chyba państwa zadanie. Tak właśnie, Octave, mówię mu tak. I wyjmuję mój z takimi na próbki różny zestaw policyjny. Pobieram próbkę krwi. To się nazywa pałeczka wymazowa. Pałeczką wymazową. To raczej trzeba zeskrobać, bo to już zaschło, no ale dobra. Chociaż nie, bo pałeczki są nawilżane, więc one wezmą. Ale wiesz co, ja mówię tak, no mówię to na głos, mówię, no albo ten ktoś, znaczy ten pacjent, który to zrobił, się skaleczył i to w takim razie narzędzie musi tu być, albo po prostu, nie wiem, rozerwał sobie żyłę zębami, wtedy oczywiście żadnego narzędzia nie będzie. I ja po prostu wracam. Albo zrobił to ktoś inny. Albo zrobił to ktoś inny. Możesz rzucić na inteligencję. Dobra. Czy z aprobatą na Octave'a, kiedy mówi, że mógł to zrobić ktoś inny. Podoba mi się, jak ten chłopak myśli. Oczywiście failer. Weź przeładuj tego rola dzisiaj. Ja mam wpisane dzisiaj w ustawieniach. Ja nie przeładuję. Ale że Orion mówi to na głos, to wy też możecie rzucić na inteligencję. Popsuty jest. Oliwia, proszę się przelogować. Nie ma możliwości, żeby rzucić dwa, cztery dobra, razy. Przeloguję się, żebyście wiedzieli, bo ja nie wiem. A ja twardo jadę na fajlerach dzisiaj. Rol coś się zwalił, Ani. Nie ma opcji, żeby tyle razy krytyka walnęła. Jak tam? Przetokowałam. Ale wynik się liczy, prawda? Oczywiście. To jest magia płatnej subskrypcji. Tylko, że nie mam płatnej subskrypcji, ale tak mi zachęcają. Tak mów, że nie masz. Wersja próbna. Kiedy... Orion mówi no, o tym na głos, że ktoś musiałby sobie przegryźć żyłę, żeby mieć dostęp do takiej ilości własnej krwi, czy komuś przegryźć żyłę, żeby mieć dostęp do takiej ilości krwi. Zarówno ty, Octave, jak i ty, Olivia, zdajecie sobie sprawę, że nawet jeżeli tak było, to nie mogło się to zdarzyć w tym pomieszczeniu, bo po prostu ktoś z taką raną to po prostu broczyłby jak zażynana świnia. To nie byłoby coś, w czym można by było na spokojnie maczać sobie palce i malować po ścianie, tylko ta krew po prostu lałaby się z niego ciurkiem. To pomieszczenie nie wyglądałoby tak, jak w tym momencie wygląda. Nie byłoby tak skludne. Oczywiście gdzieś tam na podłodze, tak jak wcześniej Orion zauważył, są jakieś pojedyncze krople przy tej ścianie, które musiały skapnąć przy malowaniu, ale no to jest wszystko. Ta podłoga nie jest umazana we krwi, to łóżko nie jest umazane we krwi. To kurde, na pierwszy rzut oka widać, że nikomu nie zrobiono krzywdy w tym pomieszczeniu. Nikt nie zginął brutalną i tragiczną śmiercią. Czy państwo macie w tym szpitalu, przechowujecie krew do kroplówek albo do transfuzji? Tak, na pewno mamy coś zabezpieczone, oczywiście. No, czy mamy może różne pani przypadki. Poprosić o sprawdzenie stanu? Że tak, jak najbardziej. Zaraz poproszę jedną z sióstr. Ja tak samo będę chciał przeszukać i mówię to, że teraz też, znaczy mówię, no po prostu zbliżam się do łóżka i tak samo, wiesz, chcę sprawdzić materac, koc, czy te zapięcia na pasach są brudne, w sensie mogą być też uwalone w tej krwi, no bo wcale nie widzę powodu, dla którego ktoś nie mógłby sobie zrobić krzywdy właśnie chociażby zapięciem, klamrą od tych pasów, nie? Rzucać? No rzuć sobie, rzuć. Dobrze wiemy, że nie ma sensu, żebyś rzucał, ale rzuć. Udowadniam, że mam... O!
Ja nie przylokowałem. Przeszło na następną osobę po prostu. No i co znalazłem? Znalazłeś nic. Tak myślałem. Łóżko w żaden sposób nie jest uszkodzone. Materac w żaden sposób nie jest uszkodzony. Materac nie ma żadnych sprężyn, podobnie jak w poprzedniej sali. Nie znalazłeś nic, co mogłoby być ukryte, czy to w materacu, czy to w ramie łóżka. Rama jest w identyczny sposób zabezpieczona jak w tamtej sali. Samo zabezpieczenie nie jest uszkodzone. Pasy, te klamry, to widać, że było używane. Jest brudne, ale to takie, wiesz, od naskórka, od częstego po prostu zapinania, od rąk, które to dotykały, zapinając pacjenta. Nie dostrzegasz śladów krwi, czy czegoś, co mogłoby wskazywać, że coś tu się stało. Nie widzisz też, żeby to było coś ukryte, co mogłoby postawić tezę, że ktoś czegoś użył, żeby się stąd wydostać. Bo drzwi od wewnętrznej strony nie mają żadnych klamek. Nie mają żadnych klamek. Ani uchwytów. Jako iż jest to sukces krytyczny, to jesteś pewien, że w tym pomieszczeniu nie ma nic, co mogłoby być użyte do wydostania się z niego. Na chwilę obecną nie wyobrażasz sobie, żeby ktoś wydostał się z tej sali sam. Samodzielnie. Bez pomocy kogoś z zewnątrz. Nie widzisz po prostu takiej możliwości. Zarówno kraty w oknach wyglądają na nieuszkodzone i w stabilny, mocny sposób przytwierdzone do ściany. Sama szyba, na której w pierwszej sali się w ogóle nie skupiałeś, a teraz to robisz. Wydaje ci się, że to szkło hartowane, którego no po prostu nie da się uszkodzić, po prostu tłukąc w niego, czy w jakiś sposób uszkadzając. Pianki na ścianach. Wszystko jest na swoim miejscu i sprawia wrażenie gotowego do użycia przez kolejnego pacjenta. Nie widzisz nic, co mogłoby wskazywać, że ktoś w tej sali przebywał i wyszedł sam, tak po prostu. Okej, głośno mówię w takim razie, że nic tu nie ma. Kolejne, czyste, pomijając oczywiście to, wskazuje na ścianę pomieszczenie. O ile oczywiście, tu tak się patrzę badawczo na sami, o ile oczywiście nikt tu niczego nie rusza. Ja osobiście jestem w stanie zagwarantować i zapewnić, że nasz personel, wydaje mi się, że mogę użyć takiego słowa, że mogę sobie dać za nich rękę uciąć, jeżeli pan próbuje to sugerować. Sprawdzam, czy ma obie ręce. No wie pani, zawsze warto zapytać. No oczywiście, ale no, tego typu insynuacje są dosyć niesmaczne. Dlaczego mielibyśmy... Insynuacja, tylko pytanie. ...wypuszczać kogoś? No przecież... Zresztą mijałoby się z celem, no. Nie mówiłem o wypuszczaniu. Naszym zadaniem jest sprawienie, żeby ci ludzie wrócili do zdrowia. Jestem nie pewna, rozumiem, że naprawdę robicie nie rozumiem. Państwo wszystko tak, jak należy. Czy możemy zażyć trzecie pomieszczenie? Tak, najbardziej. Będziemy musieli tylko przejść na drugie skrzydło do sekcji kobiecej. Jedno tylko pytanie, ważne. Czy ten napis jest zrobiony na ścianie na wprost drzwi, czy na jakiejś bocznej? Czy na łóżkiem? Na bocznej. Czyli patrząc z zewnątrz, przez to okienko, tak, tego napisu by się nie zobaczyło. Nie, wiesz co, to pomieszczenie jest na tyle małe, że przez okienko widać je całe. No. Całe, okej. Okay, chociaż tych fragmentów przy samych drzwiach, no tam mógłby się ktoś ukryć. Części może nie być, zaglądając, ale okay. Na pewno widać napis, albo przynajmniej jego sporą część. Mhm. Ja mam wrażenie, że Oktaw tak nie bardzo te pokoje ogląda i nie czuje się jak u siebie, więc się pytam, Oktaw, jeżeli przejdziemy do drugiego skrzydła, to może ty zostaniesz tutaj i pogadasz z panem Michaelem o monitoringu. Okej, jasne, szło. Zniknięcie którego pacjenta odkryto na początku? Pani Kim. Czyli w tym skrzydle, do którego dopiero mamy iść. Tego będziemy zmierzali, tak, jak najbardziej. Po tym, jak zorientowaliśmy się, że jej nie ma, no strzeliśmy cichy alarm i po prostu przeszliśmy po wszelkich salach sprawdzić stan. Czy sprawdzono po prostu każdą salę, czy... Tak, dokładnie tak. Tak, procedury są jasne. To nie miało znaczenia to, że oni byli przyjęci razem, więc... Nie. No, na początku w ogóle nie wpadliśmy tego. Zresztą zauważasz, że ona chyba sobie nie zdawała nawet sprawy z tego, że oni byli razem przyjęci. Czy państwo implikujecie w ogóle pacjentów jakoś pod względem tego, kiedy byli przyjęci, czy to zupełnie nie zależy? Nie, raczej nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Tak zresztą pewnie dr Dalland wspominał, pacjenci mogą zmienić salę, w których przebywają, więc
nie miałoby to większego sensu. Jeszcze jedno pytanie, pani Sami. Powiedziano nam, że pacjenci przed 18 byli gdzieś indziej, tak? Potem zostali ponownie wywożeni do pokojów, a przed 18 gdzie się znajdowali? Mamy tutaj taki odpowiednik na trzecim piętrze pokoju socjalnego, w którym część pacjentów może przebywać. Tych pacjentów w lepszym stanie. No oczywiście nie mógł tam przebywać, on był cały dzień w swojej sali, ale pozostała dwójka przebywała tam razem z resztą pacjentów przebywających na trzecim piętrze. Tam prowadzimy zajęcia terapeutyczne, zajęcia aktywizacyjne, które pozwalają utrzymać kontakt z tymi osobami i próbować ich no po prostu utrzymywać w dobrym stanie zdrowia i jak najszybciej przywrócić do zdrowia. To panowie Ulebes i Toman nie mieli żadnego takiego momentu, w którym mogli przebywać razem w tym samym pomieszczeniu. Jeszcze raz? Czy w którymś momencie mogli przebywać w tym samym pomieszczeniu pacjenci? Ci tutaj dwaj. Ale że sami bez nadzoru, o to ci chodzi? Nie, chodzi mi, że w tym samym pomieszczeniu. Nie bardziej. Gdzie by to było? Tak jak mówię, w tym pokoju socjalnym, którego używamy do... Ale powiedziała pani, że pan Bulabes był zbyt agresywny, żeby tam przebywać. Mówi pani o panu Reju. Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o pozostałą dwójkę, o pana Tomana i panią Kim. Rozumiem. Czy, bo myślę, że to nie kojarzy. Nie, nie, pan Ray był w takim stanie, że kontakt z pozostałymi pacjentami stanowiłby zagrożenie dla nich. Niestety pan Ray przebywał w większości w odosobnieniu. W takim razie to pomieszczenie też będziemy chcieli obejrzeć. Czy pozostała dwójka jakkolwiek kontaktowała się ze światem zewnętrznym? Znaczy... W sensie poza sobą, tak? Czy cały czas byli zamknięci w sobie i zupełnie kontaktami? Nie, nie, nie. Ich stan nie pozwalał na jakikolwiek kontakt. No cóż, ich stan no można nazwać należniejszym określeniem jako wegetatywny. Ci państwo po prostu siedzieli i już. Patrzyli się przed siebie, tak. Tak, to była ich cała ich aktywność i już. Dobrze patrzyli. Wiesz, że już. Możemy iść dalej. Oktaw, wolisz do monitoringu, czy wolisz z nami obejrzeć trzeci pokój? Ja może się zajmę dyskiem w monitoringu. Rozumiem, tylko rozumiecie państwo procedury. Możecie państwo zajrzeć wszędzie, ale niestety musicie to zrobić... Pani no, obecność, tak? Dokładnie tak. Mam jasne dyspozycje od doktora Dalana. Nie mogę państwa opuszczać ani ze względów bezpieczeństwa zostawiać samych. Rozumiecie państwo? Przesłuchania personelu też będą się odbywały w pani towarzystwie? Przesłuchania? No, rozmowy. Rozmowy. No, i pani, to jest dosyć trudna sytuacja. To jest inna sytuacja, oczywiście. Oczywiście. Tak, będę mogła wyjść z pomieszczenia, ale nie mogę się oddalać. Okej. Okay. Rozumiem, że chcecie państwo zachować. Szuka jakiegoś słowa, które by pasowało. Poufność, no ale... Takie mamy zasady, no oczywiście. Chcielibyśmy też, proszę pani, zachować poufność rozmowy pana Oktawa z panem Michaelem. Tak. Czy naprawdę możemy w tym czasie przejść do innego pomieszczenia? Rozumiem, że chodzi o czas, ale no niestety. Tak, jeżeli będziecie państwo potrzebować czasu, pan Dalan powiedział, że możecie państwo przyjechać podczas prowadzenia śledztwa jeszcze raz, ale tak, ja nie widzę problemu, żebyście państwo porozmawiali sami z panem Michaelem, ale też nie widzę możliwości, żebyśmy po prostu no, rozdzielili tak, się i... Z panem tak, Dalanem, tak, czy rozumiem. Dobrze. Ja rozumiem, to pani, kobieta pani się znów do ciebie uśmiecha. Oczywiście. Tego. Więc cóż, idziemy do doktora Richarda, tak? Mhm. Tak, super. I znów kobieta was prowadzi tą samą drogą. Mijacie te same pomieszczenia, znów możecie się przyjrzeć korytarzom, kamerom. Zbrojonym drzwiom, otwieranym ich plakietką. W międzyczasie pokazuje wam wyjście jakieś awaryjne, które prowadzi niby schodami gdzieś na niższe piętra i mówi, że w razie potrzeby, używając waszych kart, można przejść tą klatką schodową i tak dalej. Wracacie do gabinetu Dalana. On, widzicie, siedzi w jakichś papierach, ale na wasz widok podnosi głowę i uśmiecha się. Coś się stało? Pani Sami, czy może pani poczekać na zewnątrz? Bardzo bym prosiła chwilkę. Tak, nie ma problemu. Panie dyrektorze, spotkaliśmy pewien problem operacyjny i logistyczny. Wie pan, że zaginęły 3 osoby. Czas jest szczególnie ważny. Tymczasem żaden z nas nie może działać samo. Pani Sami ma nam towarzyszyć wszędzie, jak rozumiem.
Chciałam, żeby pan Oktyw porozmawiał z panem Michaelem po prostu sam, bo jest na się na szczegółach technicznych. Czy naprawdę nie możemy poruszać się w określonych, rozsądnych granicach? Nie będziemy wchodzić tam, gdzie są pacjenci. Przykro mi, ale nie widzę takiej możliwości. Tu nie chodzi o to, że w jaki sposób chcielibyśmy ograniczać państwa działalność, tylko chodzi o bezpieczeństwo. Panie dyrektorze, powiem to, bo ważne, żeśmy rozwiązali tę sprawę. Jest dla mnie coraz bardziej jasne, że ktoś z personelu mógł mieć wpływ na ucieczkę, jak to nazwijmy, tych pacjentów. Co jeżeli była to pani sami, która ma nam wszędzie towarzyszyć? Ja rozumiem, że pan zna tych ludzi od lat. My nie. Musimy zakładać pewne założenia, że każdy może być odpowiedzialny. Nie może być tak, że pani sami towarzyszy nam na każdym kroku. Oktaj, który stoi za Oliwią, stara się nam bardzo poważnie. Nie, przepraszam. Sami dostała jasne wytyczne, że po prostu ma wam towarzyszyć na terenie szpitala. I ma pan nie musi brać udziału podczas rozmów. Że nie słyszy nic przez drzwi, bo to wielokrotnie było sprawdzane odpowiednimi procedurami, tak? Perswazja? Z drugiej strony jest was troje, więc... Właśnie, szkoda, że... ...może pilnować, się... prawda? Rzuć na perswazję. Ale minus 20. Wiedziałam. Po co ja resetowałem to wszystko? Dobrze było. Fumble to ja rozumiem. Teraz ty wpisałeś koda. Przykro mi, pani Oliwio, ale nie widzę takiej możliwości. Tak jak poinformowałem agenta, etc., tak jak informuję państwo po raz kolejny, nie stawiamy żadnych problemów w poruszaniu się po szpitalu, po rozmowach z personelem czy z pacjentami, oczywiście z tymi, z którymi się da, z osobami, które mogą pomóc w śledztwie, jednak procedury bezpieczeństwa na miejscu to jest podstawa, od której nie jesteśmy w stanie odstąpić. No cóż, rozumiem. Przyjmie pan odpowiedzialność za przebieg śledztwa w takim razie? Nie, to państwa śledztwo i to państwo przyjmuje się za nią odpowiedzialność. I zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś w stanie go zastraszyć, nie jesteś w stanie wpłynąć na niego jakimiś groźbami zakamuflowanymi czy próbą wywierania wpływu. Nie, on stoi przy swoim i widzisz, że on po prostu fanatycznie broni bezpieczeństwa i mimo, że współpracuje z Deltą Green, to może właśnie przez to, jak się zachowuje w takich sprawach, to Delta z nim współpracuje. Ten gość naprawdę wydaje się kompetentny w tym, co robi. I nawet mając na karku trzech agentów Delty Green, którzy prowadzą na terenie jego ośrodka śledztwo, on ciągle będzie się trzymał procedur i będzie dbał o to, żeby nikomu na miejscu nie stała się krzywda, czy nie doprowadzi do tego, żeby jakieś odstępstwa od ustalonych działań, ustalonych procedur nastąpiły. W takim razie jestem wściekła i myślę, że widać po mnie, że mnie to zdenerwowało. Kiedy wychodzę na korytarz, staram się nie dać poznać po sobie tej całej sami, że dyrektor zajął jej stronę i jak bardzo mnie to wpienia. Skoro mówię krótko, proszę dalej, pani sami. Rozumiem, że nic nie zmieniamy względem działania. Dobrze. A więc gdzie do Michaela? Czy chcecie państwo obejrzeć trzecią salę? No, może najpierw obejrzyjmy tą salę, miejmy już wszystkie te pomieszczenia obejrzane i wtedy zaczniemy rozmawiać. Ona was prowadzi na to drugie skrzydło, to zajmowane przez kobiety. Cała droga wygląda niemal identycznie, niczym odbicie lustrzane. Nie widzicie nic, co mogłoby zwrócić waszą uwagę. Gdy oglądacie salę, ta wygląda niemal identycznie jak te dwie pozostałe, w których byliście. Oczywiście ta nie ma żadnego napisu i w niej także nie znajdujecie nic, co mogłoby przykuć waszą uwagę. To co? Do monitoringu. Prowadzi was do sali, którą wcześniej... Oktaj zaciera ręce. Gdy otwiera drzwi... Michael, państwo chcą z tobą porozmawiać. Doktor Dallan wyraził zgodę. Musimy udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Po czym uśmiecha się serdecznie do ciebie, Oliwio. Zapraszającym gestem wskazuje, że możecie wejść do środka, ale sama zostaje na korytarzu. Tam są te przeszklone te, ale czy są tam na nich żaluzje? Myślę, że tak. To opuszczam po wejściu. Nie ma problemu. Patrzę na nią tak jeszcze pomiędzy tymi żaluzjami, tak wiesz, groźnie. Zyskuję sobie przyjaciół samych tam. Oktave? Tak, czy... Michael Devon. Mogę... Słucham? Oktave jestem. Ej, czy możemy zobaczyć nagrania z...
zapewnienia zniknięcia tych pacjentów? A państwo w sprawie tych pacjentów? Tak, jak najbardziej. Mężczyzna ma około 40. Broda bardzo podobna do tej, którą nosi Dalan. Okulary. Wygląda jak Dalan, tylko młodszy Dalan. Dużo młodszy od mężczyzny, który kieruje tą placówką. Chwilę się zastanawia, tylko no przecież państwo chyba zostaliście poinformowani, że tych nagrań nie da się odtworzyć. Że państwo nie jesteście w stanie ich odtworzyć. A pan będzie w stanie je odtworzyć? I te słowa brzmią w jego ustach, jakby rzucał ci właśnie wyzwanie. Jakby właśnie usłyszał, że jego kompetencje, jego umiejętności zostały mocno podważone przez jakiegoś młodzika, który wszedł do tego pomieszczenia, który sugeruje, że gość jest idiotą. Okej, patrzy na Oliwię z takim, czy mogę? Wysuwa po prostu rękę przed siebie. Poproszę te dyski. Mężczyzna wskazuje ci jakąś szafę. Rzeczywiście, gdy weszliście do tego pomieszczenia, słychać szum wiatraków dobywający się z kilku komputerów, które są gdzieś umieszczone pod biurkiem, ale też słychać szum wiatraków od tej szafy, która mieści różne urządzenia, różne czarne skrzynki, które to dociera do was, że to pewnie jakieś dyski, jakieś połączone urządzenia, które pozwalają przechowywać dane, które są zgrywane z tego monitoringu. Chce pan to zabrać, czy chce pan to obejrzeć tutaj na miejscu? Nie rozumiem. Wie pan, pełne sprawdzenie tego zajmie mi parę dni pewnie. A czy doktor Dalan wyraził na to zgodę? Tak. Może pan zresztą porozumieć z doktorem Dalanem. Jak najbardziej. Na pewno to zrobię, ale zakładam, że państwo... Oktyw, a czy z tym sprzętem, który jest tutaj, trzeba cokolwiek osiągnąć? Chociażby wstępne badanie. Oczywiście mogę spróbować. Tak. Wiesz co, na pewno będziesz mógł, wiesz, przejrzeć jakąś tam podstawową strukturę tych danych, czy, no nie wiem, format, jak nie jest to zapisywane, same nagrania, spróbować odtworzyć i zobaczyć, co się zgrało. No ale jakbyś chciał dokonać jakichś poważniejszych analiz, czy nie wiem, pliki są uszkodzone, czy coś z samymi dyskami jest, to pewnie byś potrzebował więcej czasu. Nie, generalnie ujmijmy, że o tej pewnie, wiesz, jakbym miał dostęp do, komputera i do tego dysku, tak, no jeśli może sobie z uprawnieniami administratora używać na tym dysku i instalować tam wszystkie programy, które potrzebuje, to pewnie to sprawdzi, tak, ale dużo szybciej będzie to podpiąć pod jakiegoś swojego laptopa i sprawdzać to pod tym kątem. Dobra, więc możemy się umówić, że... Natomiast na pewno tak, na pewno może po prostu, wiesz, taką wstępną analizę tego, na przykład jak te dyski działają teraz w systemie, czy system ci pokazuje, że nic się nie działo, czy nagrania są zamazane, czy nagle, wiesz, jest przeskok o 2 godziny na nagranie. Rzuć i to na pewno się sprawdzi od razu. Sukces. I to jaki sukces? Dzięki temu, że rozwinąłem przed sesją. 61 na 62. Na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że sieć, która jest tutaj postawiona, jeżeli chodzi o ten monitoring i archiwizację danych, nie jest w żaden sposób podejrzana. Tak jak rzucasz okiem na jakieś inne pliki, na formaty zapisów, to wszystko wydaje się w sposób stuprocentowo legitny działać. Kiedy Michael pokazuje ci te konkretne dyski, które przechowują te konkretne nagrania z tych konkretnych dni, to na pierwszy rzut oka też wydaje się wszystko ok. Ale pliki są dziwne. To znaczy, tak jak spoglądasz na inne nagrania z innych kamer, z innych dni, to wszystkie, gdy, no nie wiem, klikasz na nie, czy najeżdżasz myszką i spoglądasz, to mają jakąś tam wielkość, konkretną wielkość, którą zajmują na dysku. A tu, gdy najeżdżasz na same te pliki, to te wielkości, tak jak w innych przypadkach są, nie wiem, gigabajty, potężne jakieś wartości, tutaj są dziwnie małe, jakieś małe ilości megabajtów, tak jakby te nagrania, które... na przykład, tak? No powiedzmy. Nagrania, które, nie wiem, mogłyby zajmować rzeczywiście jakieś potężne ilości danych i tak jak inne zajmują, to te, mimo że powinny trwać takie same długości czasu, bo tam, wiesz, formatowanie i zapisywanie tych danych są w jakichś tam konkretnych odstępach czasowych, to te są znacznie, znacznie mniejsze. Gdy próbujesz uruchomić jeden z tych plików, to rzeczywiście obraz kamery pojawia się coś w rodzaju stop klatki, chwilę później jakiś blur, jakieś artefakty graficzne, które są na tej kamerze i tak jakby nagranie się kończy. Mimo, że nagranie na przykład pokazuje sama, wiesz,
ten pasek z postępem kilka godzin, to samo nagranie trwa na przykład 3 sekundy. Okej, czyli jakiś header jest zachowany, ale treść nie ma. No, słuchajcie, wygląda tak, jakby ktoś to jakoś sabotował, no. Co to znaczy sabotował? Michael znów jest obruszony tym, co mówisz. Ktoś oprócz pana ma dostęp do tych komputerów? Do tych konkretnie tutaj? Nie. Jeżeli chodzi o monitoring trzeciego piętra, tylko ja. W jakiś sposób manipulować nagraniami. Nie ma pan zmiennika jakiegoś? Nie rozumiem, o czym państwo mówicie. Sugerujecie, że ktoś od nas miałby uszkodzić nagrania? Proszę pana, gdyby ktoś uszkodził z zewnątrz, to prawdopodobnie uszkodziłby kamery, albo wgryźliby, nie mielibyśmy nagrań, albo mieliśmy nagranie, które trwa dokładnie tyle samo czasu i pokazuje czerń. Mamy ewidentnie uszkodzony plik na dysku, to znaczy, że ktoś bruził. No, rozumiem i oczywiście tak, mam zmiennika, ale jeżeli chodzi o tą konkretną zmianę, byłem tylko wtedy tam ja i jeżeli chodzi o kontrolę monitoringu w tym momencie na zmianie, tylko byłem ja. To ja odpowiadałem za cały monitoring i zaraz po zaginięciu pacjentów przeglądaliśmy razem z sami te nagrania i wtedy to zauważyliśmy, że coś jest z nimi nie tak. Razem nikt wcześniej nie miał do tego dostępu. Czy pani sami zostawała w tym czasie sama, a pan może wyszedł na chwilę do toalety? Nie. A czy jak pan był tutaj wtedy na swojej zmianie, no rozumiem, że pan spogląda na monitory tam, no to jest pana praca, tak? To wtedy dokładnie. Nic się nie działo z obrazem? Nie. Nie dam sobie ręki uciąć, że nikt się nie kręcił na tym korytarzu, ale jestem niemalże pewien, że korytarz był pusty w tamtym okresie czasu. Kiedy sami Bryce i Ulrika szli na obchód, to był jeden ruch na korytarzu. Poprosimy o te dyski. Oczywiście chwilę zajmie wymontowanie. Oczywiście w międzyczasie potwierdzę to u doktora Dalana, jeżeli nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, to zapraszam do odbioru, jak będziecie państwo wyjeżdżali. Octave, chcesz jeszcze o coś zapytać, Orion? Chyba nie. Nie, jeśli mamy dyski, to nie. Choć oczywiście mam pytanie, kto zajmuje się w ogóle siecią i pierwszymi dyskami, bo... Na ułatwienia załóżmy, że on jest głównym informatykiem. Okej, on tutaj będzie chciał sprawdzić, czy ktoś po prostu... Może dlatego właśnie tak, no powiedzmy to agresywnie, albo no stanowczo zareagował, kiedy zacząłeś podważać jego kompetencje. Okej, to w takim razie chciałbym jeszcze zastanowić się na głos. Ktoś mi się, wiesz, włamać do sieci w ramach jakiegoś pomocnictwa w tej ucieczce. Te komputery są odłączone od internetu, więc trudno mówić o jakimś włamaniu z zewnątrz. Znaczy... Okej, mogą być odłączone od internetu, ale może gdzieś jest słaby punkt i na tym Octave chciałby się zastanowić, albo czy na przykład, skoro wszystkie drzwi są monitorowane elektronicznie, to czy tam też nie będzie jakichś anomalii? Bo przecież wszystkie otwarcia drzwi... sprawdzaliśmy, ale były tylko dwa otwarcia drzwi, jeżeli chodzi o ten przeciwczasowy, a mianowicie kiedy Sami kładła spać z pozostałymi pacjentów, a później, kiedy odkryto ich zniknięcie. Okay. W międzyczasie nie pojawiły się żadne inne anomalie, czy inne wejścia, czy wyjścia z tych sal. Sprawdziliśmy to. Nie pojawiły się również z monitoringu, więc pytanie, czy ktoś, coś mogło zmienić te zapisy. Ale to lub coś mogło zmienić. Przecież zapisy z kamery są. Tylko są w jakiś sposób uszkodzone, coś poszło nie tak. No takie rzeczy sami się zdarzają. Tak, a jak często u państwa takie rzeczy się zdarzają? Nie mieliśmy nigdy wcześniej potrzeby analizowania tego typu przypadków. A gdyby pan tak teraz spojrzał, czy kiedykolwiek coś było odnotowane na temat zniekształconych zapisów? Mężczyzna przez chwilę się zastanawia i chyba dociera do niego, że rzeczywiście no, próbuje tłumaczyć to w jakiś logiczny sposób, ale to, co do niego mówisz, trafia i rzeczywiście nie jest w stanie sobie przypomnieć tego typu przypadku. Ja tylko kiwam głową. A mówi coś panu nazwiska, takie nazwiska właśnie jak Abigail Wright, Peter Dewars, Alejandro Corazona, czy Corazon, albo Andrew Norada? Kręci przecząco głową. Nie no, co mamy dyski, to chyba psio, czy jeszcze coś. A no, niech sprawdzi. Ja bym chciał w ogóle sprawdzić bezpieczeństwo w sieci tutejszej.
To wydaje mi się, że na tym twoim Sigincie można pojechać i na pierwszy rzut oka wydaje ci się, że wszystko jest okej. Okej. Nie widzisz rzeczy, które mogłyby wskazywać, że no ktoś się włamał, że było jakieś naruszenie bezpieczeństwa, że są jakieś ewidentne dziury, które pozwalałyby na takie wejście do sieci i modyfikowanie rzeczy. Jeżeli ktoś coś tutaj modyfikował, to z wewnątrz, no jedyny ślad, jaki po sobie zostawił, to te uszkodzone pliki. Dobrze, myślę, że teraz czas, żeśmy porozmawiali z resztą personelu, który był obecny. Panowie, co by na to? Tak jest. Dziękujemy, panie Michaelu. Gdyby coś, to proszę nam powiedzieć o dyskach, a my tu będziemy w pobliżu. Pani sami będzie cały czas przy nas. Służę pomocą. Tu widzicie mimo wszystko uśmiech kierowany w stronę Octave'a. Lubi ją pan, panią Sami? Jest dobrą, zrozumiałam, kierowniczką zmiany, tak? Kierowniczką personelu. Chyba wszyscy lubią Sami. Uśmiecham się czarująco. To równa babka, no. Niby ma stanowisko, a jednak jest normalna, życiowa. Z każdym pogada i względem pacjentów jest spoko. Nie zauważył pan, żeby ktoś ostatnio był ranny z personelu, z pacjentów? Nie. Poruszał się inaczej, dziwnie? Tak patrzę dziwnie na Oliwię, poruszał się inaczej? No kulą na przykład, albo osłaniał jakąś część ciała, no to... O to chodzi. Nie. Dziękujemy. Proszę bardzo. W razie czego pozostaje do dyspozycji. No to co, zostało nam, żeby zebrać, znaczy zebrać, spotkać się z Ulriką, mamy ze sobą, przepraszam, z Ulriką i z tym Richardem Bryce'em. No Sami. No, Sami to z nami jest, przy nas jest cały czas, więc jakby... No ale trzeba z nią pogadać. No trzeba z nią też pogadać. Dobrze, więc co chcecie zrobić i jak to zorganizować? No w tym pokoju socjalnym, o którym mówiłeś, niech nas tam, możemy tam sobie pójść usiąść. Przy okazji go obejrzymy. I może tak bym zaproponował, żeby najpierw tego faceta ściągnąć, tego Bryce'a. Co wy na to? Jedno. Oktyw? Okej, jestem sam. Dobra, więc Sami prowadzi was gdzieś korytarzami znów do tej części środkowej, do tej części administracyjnej, w której mówiła, że będzie pokój socjalny. W międzyczasie gdzieś po drodze zatrzymuje jakąś młodą pielęgniarkę i mówi o tym, żeby znalazła Bryce'a i poprosiła go do pokoju. Ta przytakuje. Kierujecie się wszyscy właśnie do niewielkiego pomieszczenia, w którym jest kilka stołów, jakieś krzesła, niewielki kącik kuchenny, jakaś mikrofala, duża kanapa, przy której można usiąść i poleżeć, odpocząć na nocnej zmianie. Niewielki telewizor gdzieś w kącie sali. Pomieszczenie jest zadbane. W środku unosi się zapach kawy. W rogu gdzieś rzeczywiście stoi automat. W rogach, w kątach pokoju są umieszczone jakieś kwiaty. Widać, że Dorchester House nie szczędzi na pracowników i dba o ich poziom życia gdzieś, który jest pomiędzy ich obowiązkami i tą ciężką pracą, którą wykonują na co dzień. Co ja sobie naleję tej kawy z tego? Nie piłem kawy w naleśnikarni, więc teraz mnie naszła ochota. Esther, widząc, że kierujesz się w stronę automatu... Celowo nie pytam jej o zgodę, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Esther, kiedy widzi, że kierujesz się w stronę ekspresu, uprzedza cię, przyspiesza kroku i... Może kawy? Tak, dziękuję. A wy? Tak się patrzę na Oliwię i Octave'a. Ja kręcę głową. Nie, dziękuję. Na pewno? Dziękujemy, jest pani bardzo miła. A więc jedna kawa. Dobrze, proszę sobie usiąść. Zwraca się do ciebie Orion. Dobra. Gdzieś tam pstryka jakieś przyciski na tym ekspresie, robi kawę. Chwilę później stawia ją na stoliku, przy którym usiadłeś. Chwilę później pojawia się też Bryce, który chodzi do pomieszczenia. Postawny, młody mężczyzna. Wydaje wam się, że przed 30, krótko obcięty. Bardzo dobrze zbudowany. To kawał chłopa. W liceum musiał grać w drużynie futbolowej albo wykonywać jakieś sporty związane z zapasami czy czymś takim. Widzicie, że kogoś jest... takiego się spodziewałem właśnie. Masywnego. Widzicie, gościa. Że jest ubrany w cywilne ciuchy. To znaczy, w jakiś t-shirt bez żadnego nadruku, w zwykłą wiatrówkę. Co więcej, na plecach ma przerzucony taki żeglarski worek. Gość wygląda, jakby właśnie kończył zmianę i kierował się do domu. Sami, chciałaś gadać? Tak, siadaj. Państwo chcą z tobą porozmawiać. Pani Oliwio, czy mam wyjść? Nie będzie problemem to. Nie ma żadnego problemu.
sami się do ciebie uśmiecha, po czym uśmiecha się do samego Bryce'a, poklepuje go po plecach, kiedy przychodzi obok, wychodzi z pomieszczenia. To odbieram jednoznacznie. Ta sama jest podejrzana, a to, że poklepała go po plecach, to było przekazanie mu znaku. Co ma mówić, kiedy ma mówić? Taka myśl przechodzi mi krótko przez głowę. Bryce stoi z tym workiem i patrzy na was, nie wiedząc, co zrobić, czego chcecie od niego. Proszę usiąść, niech się pan nie... Kawy. Nie denerwuje. Może kawę i podaję mu swój kubek. Nie, idę właśnie do domu, kończę zmianę. Ale to kawę zawsze można się napić. Państwo są? Prowadzimy śledztwo w sprawie zaginionych pacjentów. Pan Dalan uprzedzał państwa przez komunikator. Tak. Ale to już mówiłem, że nie mam nic do powiedzenia. Ale gdyby pan mógł nam to jeszcze raz powtórzyć swoimi słowami, jak przebiegał ten wieczór. No to pan jeszcze zauważył. Byłem na obchodzie razem z Sami i razem z Ulriką. Już no, obchodziliśmy. Sali Kim, zajrzeliśmy do środka, nikogo nie było. No i Sami kazała wszcząć alarm. Na wszystkich piętrach oddziałowi obeszli. My odpowiadaliśmy za trzecie w tym momencie i... No i cóż, no odkryliśmy, że nie tylko im, ale jeszcze dwóch pozostałych. No i tyle. Nie mówiła wam? Dalan wam tego nie mówił? Nie mam nic do dodania. Czy mogę rzucić na Humint, żeby ocenić, czy on jest takim tępym, głupim osiłkiem, czy coś ukrywa? Też bym chciał. Wiesz co? Możesz rzucić na Sanity. Albo nie, Alertness. Rzuć proszę cię na Alertness. O Boże. No bo ja też chciałem na Humint. Weszło? Alertness. Ale Alertness, tak. No dobrze. Dobrze. To wiesz co? Olivia... Rzuć na Sanity. Nie. No dobra, mi nie. Tak z rozpędu mówię Sanity, to moje ulubione. W którymś momencie, gdy zaczęłaś coś do niego mówić, to przez chwilę zawiesił. Wydaje ci się, że on coś poruszył ustami i szepnął. Może to tylko twój umysł, a może coś tutaj nie gra, ale wydaje ci się, że usłyszałaś cicho, bardzo cicho, jak mówi, teraz powiedzieć. Jestem skonfundowana i chyba możecie to zobaczyć na mojej twarzy. Więc mówię, może jest coś, co chciałby pan nam teraz powiedzieć z takim naciskiem. Nie mam nic do dodania. Wiesz co? Mi co prawda nie wyszło, ale mogę jakoś zareagować na to, co... Ale ja ci nie kazałem rzucać. No dobra, no to dobra, nie ma tematu. A czy jest temat inny, bo jak... No ja wyczuwam w głosie Oliwii to, że ona teraz akcentuje te dwa wyrazy, teraz powiedzieć, tak zupełnie jakby z kapelusza. I wiem, że Octave ma notatnik i pióro, czy długopis. I mówię do Octave'a, daj mu kartkę. Więc Octave oczywiście wyciąga notatnik, przerzuca kilka kartek, które są zapisane, w końcu gdzieś tam w połowie znajduje jakąś niezapisaną i wyrywa ją i wsadza goś sobie w rękę. Może tak. To mówię cicho. Ktoś patrzy na ciebie zdziwiony. Ale co tak? I on nie mówi cicho, tylko mówi głośno i wyraźnie. Wie pan. Zabieram mu tą kartkę i długopis. I zaczynam coś odruchowo bazgrać. Kiedy się zbliżasz do niego, Oliwia, i wyszarpujesz mu tą kartkę i długopis, to znów ci się wydaje, że słyszysz. I co powinienem mówić? Siadam, ale jestem bardzo zdenerwowana. Widzicie ten charakterystyczny gest poruszania nogą, po prostu takie stukania jedną o drugą. Przygryzam wargi. I kiedy patrzę w dół, to widzę, że na kartce narysowałam znak. Więc podaję mu temu Bryce'owi tą kartkę z taką Ty sięgasz kartką w jego stronę, słyszysz, że ktoś mu odpowiada. Nie rób nic. Podaję mu tą kartkę ze znakiem. On źle panu doradza. Dajesz mu kartkę ze znakiem. Machinalnie, wiesz, go machnęłam. Czasami mi się ostatnio to zdarza. Muszę sobie rzucić na jedną rzecz. Na sami. Muszę sobie rzucić na jedną rzecz. A w sumie nie muszę rzucać na to. Dobra. Ale ty, Orion, sobie rzuć. Na co? No na Sanity, no. Skoro tutaj taka jedna sobie szasta tym na prawo i lewo. Co ty nic nie robi?
Ja se nie szastam, ale rzucam. Ale taka jedna se rzuca, no. Fumble. Dla ciebie, jak pierwszym razem Oliwia ci to pokazała, spojrzałeś kilka kresek i no dobra, ktoś ci mówi, że to jest jakiś symbol okultystyczny, ale po chwili tak naprawdę wymazałeś sobie to w ogóle z pamięci i właściwie jeszcze 5 minut temu, gdyby ci powiedzieli, żeby to namalować, to nie byłbyś sobie w stanie tego w ogóle przypomnieć, jak to wyglądało. No po prostu wyrzuciłeś to z pamięci. Ale teraz, gdy na to patrzysz, to przyjmuje cię dziwne uczucie melancholii, dziwne uczucie samotności, przerażające uczucie straty. Straty, którą mogłeś czuć jako dziecko, kiedy pierwszy raz uświadomiłeś sobie, co to jest śmierć, co to jest strata kogoś lub czegoś bardzo ci bliskiego. Jakiegoś zwierzęcia, a może osoby bliskiej. Ojca zginął, jak byłem dzieckiem. W nieszczęśliwym wypadku samochodowym. I w zasadzie o tyle nie chodzi bardziej o jego śmierć, bo to jak ginie ktoś, rodzic, kiedy jesteś dzieckiem, to tak sobie tej żałoby nie uzmysławiasz. Natomiast o wiele bardziej dociera do ciebie fakt, że matka, która została sama ze mną, ale bez niego, ja sobie przypominam po prostu ten jej pusty wzrok, takie siedzenie w kuchni po ciemku, albo siedzenie przed wyłączonym telewizorem, już godzinami wpatrywanie się w czarny ekran, niereagowanie na to, co ja od niej chcę, albo zasypywanie mnie z nienacka historiami o tym, jak byli z ojcem szczęśliwi, kiedy nawet jeszcze mnie nie było na świecie, to. Pisz sobie K4. Saniki. K4. 2. Olivia, widzisz, że ten mężczyzna w ogóle nie zareagował na ten symbol? Za to Oriona zmroziło. Myślę sobie, nareszcie dotarło. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Mężczyzna patrzy nieco zagubiony po jednym, drugim. Później znów przerzuca wzrok na ciebie, Olivia. Pan teraz kończy zmianę. Kiedy będzie pan ponownie dostępny? Jutro. O której? Pewnie będę rano. Dobrze. Którego dzisiaj państwo się zmieniacie? Ja akurat w tym tygodniu mam od 5 zmiany. Zakładam, że to wszystko trwa i już jest koło godziny, nie wiem, 13, 14 powiedzmy. Nie? Jak jest 13, to wiesz, o 14 to ja muszę być na... No to załóżmy, że jest, nie wiem, 13. Masz 13, jeszcze godziny. No, za chwilę byś musiał uciekać. No. Proszę powiedzieć pani sami, że chcemy jeszcze chwilkę sami porozmawiać. Żeby dała dobra. Nam chwilkę. No, jasne. Tak. To co, mogę iść? Chyba, że ma pan coś do powiedzenia. Tak, widać, mam. Jestem zirytowana. Mam. Do widzenia. Rozśmieszył mnie trochę, więc jakoś wychodzę z tego przymroczenia chwilowego. Co to jest? Pokazuję na tą kartkę, jak on wyszedł na tą kartkę, na ten znak. Co to jest? Mówiłam, czy on zauważył to? Ale znak czego? Nie powiedz. No jak tam ci, bo to ty narysowałaś, skąd ty znasz? Tak, mówiłam, ten znak był w mieszkaniu Abigail Wright. Powtarzałam to kilka razy co najmniej. Widzicie, że jestem strasznie zirytowana, nie? Czy nie macie wrażenia, że to do niczego nie prowadzi, te wszystkie rozmowy? Te... Działamy zbyt działamy standardowo. A co pan oni? Oni są w jakiegoś rodzaju zmowie. Pytanie ich po kolei niczego nie zmieni, tak? Bo są w zmowie. Widzieliście, jak dawałam mu znak, że ma nic nie mówić. Ja sądzę, że jeżeli coś jest, to będzie na tych dyskach. Nawet jeżeli nie będzie tam, nic się tam nie zobaczymy, to jeżeli, nie wiem, ty się na tym oknej znasz, albo znasz kogoś, kto się zna, to po prostu zobaczycie, że chociaż ktoś ingerował w to. Zrywam się z miejsca i zaczynam chodzić po pomieszczeniu. W ogóle, Oliwia, poczekaj. W ogóle nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę na jedną rzecz. Wczoraj, kiedy się widzieliśmy z Exeterem, czy to było tylko moje wrażenie, czy wy też mieliście takie wrażenie, że on śmierdział jakąś benzyną, jakimś takim, nie wiem, jak jest pożar i tak... Właśnie, sami i beczki z olejem. Beczki z olejem, rozumiesz? Tak gestykuluję w jego stronę. Jakie beczki z olejem? Beczki dla sami. Pożar, beczki, olej. To wszystko się łączy, a my ślizgamy się po powierzchni, rozmawiając z nimi. Ślizgamy się po prostu. Ale okay, bardzo dobra robota. Orion, nie wiem, co ty robisz. I dalej chodzę. Jak to, co ja robię? Czego ty ode mnie chcesz? Czy ty jesteś policjantem? Kim ty jesteś? A czego ty ode mnie chcesz? No powiedz, czego ode mnie chcesz, co będę robił, to ja co ode mnie chcesz? Ja żebyś jakoś wynikał w meritum tego wszystkiego, a nie tylko... Nie wiem.
Panowie, tak czy inaczej jest jedna rzecz jasna, zostajemy tu na noc. W szpitalu? Tak, w szpitalu. Trzy osoby zginęły, jest nas trójka, każdy zajmie inną celę. Chyba żartujesz, że tam się zamknąć w pomieszczeniu bez klamek. Czy ja wyglądam, jakbym żartowała? No tak. Drzwi nie muszą być zamknięte, mogą zostać uchylone. Bo podchodzicie do tego zbyt racjonalnie, tu się nie dzieją racjonalne rzeczy i racjonalne pytania nie rozwiążą tych rzeczy. Jak mamy rozszyfrowywać dyski, jeżeli samodzielnie się pozamykamy w jakimś... Omega i Ox popełnili ten błąd i ja nie popełnię go drugi raz. Nie spłoniecie, panowie, tylko dlatego, że nie chcieliście zostać na noc w psychiatryku. Porzućcie te wasze racjonalne uprzedzenia. Czy wy naprawdę nie Omega, będzie... Omega i Ox chcieli się zamknąć w psychiatryku? Czy o co ci chodzi? Oni podobno zginęli w pożarze w jakimś budynku mieszkalnym. Oni byli wcześniej w psychiatryku, to może dlatego im odjebało i zginęli w pożarze. No. Może nam wszystkiego nie mówisz o swoich dawnych kolegach. To jest polecenie służbowe. Czy jeszcze jakaś dalsza dyskusja, panowie, w tej mierze? Bo co ja widzę, Orion, że ty czujesz dużą samodzielność dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Ale dobra, nie widzę, że szukasz tego, czego powinniśmy szukać. Okultyzm, księgi, dziwne wydarzenia. Nie... monitoring i zepsute kamery. Spisek, sekta. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby cię nie urazić, ale jak sądzisz, w jaki sposób poszukamy ksiąg, odnajdziemy tych pacjentów, dowiemy się, o co chodziło, jeżeli damy się pozamykać osobno w pomieszczeniach bez żadnej łączności, bez wsparcia, bez zabezpieczenia, kompletnie bez broni i nieprzygotowani na to, co się może wydarzyć w nocy? Omega, który był moim bliskim przyjacielem, powiedział, że coś się zmienia w nocy. Rozumiecie, w tym budynku, McAllister Building, coś się zmienia w nocy. Za dnia wszyscy mówili jedno. W nocy zaczynało się dziać coś innego. Zaczynali się zachowywać odmiennie. Musimy tu być w nocy. Ale jeśli będziemy zamknięci w naszych celach, to... Oni też zniknęli w nocy. O 20 ich nie było. Zniknęli w nocy, nie w ciągu dnia. No i efektem tego może być to, że ktoś z nas albo cała trójka zniknie. W jaki sposób nas to doprowadzi do rozwiązania zagadki? Mam déjà vu w tym momencie. Wspominam swoją rozmowę z Oaksem i Omegą na temat pani spod tam któregoś numeru. Teraz mi powiesz... Tak, teraz mi powiesz, Orion, że histeryzuje. Nie, po prostu staram się w tym, co mówisz, znaleźć jakąś konsekwencję. Ja rozumiem, że twoje polecenie, zostańmy tutaj, jest, możesz wydać takie polecenie, tylko pytanie, w jakim celu? Nawet czy możesz, się... Wyjaśniłem ci to już trzy razy. Czy możesz powiedzieć mi coś dla ciebie niezrozumiałe? No tak, cel. Dowiemy się, co się tu dzieje. A jeżeli się nic nie wydarzy, to dowiemy się, że no się nic nie wydarzyło. No to tym bardziej dowiemy się, że się nic nie wydarzyło, ale to już będzie jakaś informacja. Nie sądzę, żeby to pomieszczenia były istotne. Sądzę, że istotni byli ci pacjenci. Co się wydarzyło z nimi, a nie z tymi pomieszczeniami. Walę ręką w stół. Ale gdzie tu też jest szóste piętro? Otwierają się drzwi do pomieszczenia. Ja się odsuwam, wiesz, od stołu. W progu widzicie Sami, która zagląda do środka i... Czy wszystko dobrze? Jest tu gdzieś toaleta? Tak, tutaj. Wskazuję na ścianę, drzwi i tym samym pomieszczeniu. Wychodzę po prostu, idę do tej toalety. Posłuchaj, czy po tym jak... Bo oddając metalowe rzeczy, rozumiem, no broń zabrała, znaczy broń zdeponowaliśmy, ale pozostałe nam oddali, tak czy nie? Chodzi mi o telefon. Tak, jak najbardziej. Znaczy mam ze sobą. Mhm. Dobra, idę do toalety. No, korzystam z toalety, ale po prostu dzwonię do swojego, wiesz, porucznika ze zmiany. I mówię, żeby mi odpisał tam parę nadgodzin z nadgodzin, bo mogę się trochę spóźnić, albo w ogóle dzisiaj nie przyjdę. Głupia sytuacja rodzinna. Co to znaczy, kurwa, głupia sytuacja rodzinna? To co, wracasz do domu, czy co? No nie będę mówił o tym przez telefon. Ja pierdolę, no to chcesz wolne, no to mów lepiej. No chcę. No to rzucaj na perswazję. To jest prośba, nie? Okej. Okay. Chyba, że chcesz coś innego rzucić. Ale chyba nie. Nie, no to jest po prostu zwykła prośba. No albo się uda, albo się nie uda. No. Udało się. Słyszysz chwilę jęczenia od tego porucznika, że kurwa nie ma ludzi, że dobrze wiesz, że masz roboty, że ja pierdolę i tak dalej, no ale dobra, sytuacja rodzinna. Jutro masz być w robocie. Choćby skały srały, to masz być, bo po prostu nas zajebią, jak nie przyjdziesz. Rozumiesz?
Rozumiem, dzięki. Ale to co, przyjedziesz później, czy co? Jak dam radę, to przyjadę, dam znać. Bądź, weź, ogarnij się, zrób co tam musisz. Nie opowiadaj mi szczegółów, ale przyjedź po prostu. Dzięki, szefie. No. Kiedy Oriona nie ma, to ja daję gest Sami, żeby wyszła i siadam koło Octave'a, tak blisko, że nawet troszkę naruszam jego taką przestrzeń osobistą. Octave, bardzo mi niezręcznie o to prosić, ale mógłbyś mieć oko na Oriona? Nie wydaje ci się, że on może nie jest tak zaangażowany w tą sprawę, jak powinien być? Patrzę na ciebie tak po prostu z twarzą, aż za blisko, wiesz, z takim intensywnością. Co masz na myśli? Wiem, że kiedy zobaczyłeś ten znak po raz pierwszy, to zrozumiałeś, doświadczyłeś tego, czego ja, tego, czego się doświadcza na widok tego znaku. Zawsze zadajesz właściwe pytania. Orion jakby sabotował naszą pracę, może oni nam go po prostu przysłali, tak? Czy Octave się w ten sposób śmieje? Nie, Octave jest głęboko poruszony, ale raczej tak, że zaczyna się, wiesz, zastanawiać. Octave, chcesz rzucić na Huminta? Na Sani tak, chcesz rzucać od razu. Nie, na Huminta, tak. Weszło. Sukces. Octave, masz dziwne przeświadczenie, patrząc na sposób, w jaki Olivia do ciebie mówi, jak się tym wszystkim podnieca i zaczyna szeptać, no, że ona ma jakąś paranoję. Że ona się sama nakręca i chyba coś jest z nią nie tak, no nie jest do końca wiarygodna, chyba że Aniu, chcesz coś powiedzieć, jak to z twojej perspektywy wygląda. Jak to wygląda? Octave. Zdajesz sobie sprawę, że to jest no nienormalne, no nie jest wiarygodna w tym, co mówi. Szukam słów, ale to są rzeczy, których nie da się racjonalnie wyjaśnić, tak? Orion wszystko krytykuje. Stara się wszystko, rozumiesz, z twoim mózgiem, tak jakby. Widziałam, obstawiam, że Sami. Sami była w budynku McAllister, albo miała z nim coś wspólnego, tak? Pokazywałam wam to w teczce. I teraz ona jest tutaj i wszystkim daje znaki. Też wszystkim zarządza, nie wiem, czy zauważyłeś. Jest przy monitoringu, jest przy obchodzie, jest u dyrektora. To ona ma pierwsze słowo, kiedy mówi, gdzie nam wolno chodzić, gdzie nam nie wolno chodzić, tak? Dyrektor boi się jej nawet przeciwstawić. Zauważyłeś to? Ale może po prostu jest tutaj szkołą pielęgniarek, więc wyznaczył do tego, żeby nas kontrolowała. No tak to ma wyglądać, tak? Tak czy inaczej, zwróć uwagę na Sami i na Oriona. Zobacz, czy nie rozmawiają. I w tym momencie przychodzi mi do głowy, że są razem na zewnątrz. Wstaję w każdym razie od ciebie i idę do drzwi, żeby podsłuchiwać, czy coś mówią. Więc stracimy kontakt. Nie, Octave generalnie siedzi nadal tutaj mocno poruszony i tak zaczyna się zastanawiać, jak mówisz, trochę nawet na palcach coś wylicza. Zaczynasz rozumieć, dlaczego agenci Delta kończą w szpitalu psychiatrycznym. Trochę tak. Patrzysz na Oliwię, myślisz właściwy człowiek we właściwym miejscu. Ja podsłuchuję. Rzuć na alertness. Tym razem sukces. Nic nie słyszysz w korytarzu. Jesteś pewna, że gdyby coś rozmawiali, to na pewno byś usłyszała. Orion, zdecyduj, w którym momencie wychodzisz, czy coś mówisz do Sami, czy wracasz po prostu. Wiesz, mogę akurat w tym momencie wrócić. Umyłem ręce, umyłem twarz, bo może tam trochę widać, że jeszcze gdzieś tam się nie dokładnie. Sami gina, tylko uśmiecha się do ciebie i nawet nie patrzy na zegarek, czy długo wam to jeszcze zajmie. Mhm. Jak wchodzisz, to się nerwowo odsuwam od drzwi. Octave stara się unikać swojego wzroku. Mojego? Tak. I tak i przerzucał, wiesz, kartki w tym swoim notesie i tam bardzo usilnie stara się czegoś szukać. Aha. Chodzę z kąta do kąta. No dobra, jaki macie plan? Poczekaj. Bo ja tak patrzę, jak Octave szasta tym notatnikiem, ta jak Olivia jak krąży, jak lwica po klatce. Coś się wydarzyło podczas mojej krótkiej nieobecności? I tu patrzę na ciebie, Olivia. Octave jeszcze bardziej się wygląda w swoim notatniku. Co masz na myśli, Orion? Co się mogło wydarzyć? Co twoim zdaniem się wydarzyło? Patrzę na niego badawczo. No nie wiem. Jak wychodziłem, siedzieliście przy stole. Teraz widzę, że kompletnie
sytuacja wygląda inaczej. Tak jakby w pokoju spadła temperatura co najmniej o 10 stopni. Coś się wydarzyło? Tak. To odczuwasz, że temperatura jakby spadła o 10 stopni? Była przenośnie. No tak. Rozumiem, to odczuwam. Przenośnie. Tak to odczuwam. Ulrika Wurs. Co z nią jest nie tak? Może ją poprosimy. Otwieram drzwi na korytarz i mówię do Sami, czy może poprosić Ulrikę Wurs. Odnotowuję w głowie, że to Orion wyszedł, żeby poprosić o Ulrikę Wurs. No mówiłem w otwartych drzwiach, także mogłaś widzieć mnie i słyszeć mnie. Ale nie widziałam twojego frontu. Nie. Specjalnie się ustawiłem plecami. Oczywiście, tylko momencik, tak właściwie to już ją poprosiłam, tylko w tym momencie jest w toalecie. Okay. Jakieś problemy z żołądkiem. A często się zdarzają jej problemy z żołądkiem? Jakieś zdrowotne w ogóle? Chwilę się zastanawia. Nie no, chyba tak jak wszyscy. Wszyscy czasami źle się czujemy, prawda? Ulrika zaraz do państwa dołączy. Co mówię? No, zaraz będzie. Czy ten Bryce zostawił tą kartkę ze znakiem, czy ją zabrał ze sobą? Nie no, w ogóle jej nie podniósł. Tak jak położyła się na stoliku, tak leży. To chcę, żeby tak zostało. Czekamy w napiętym milczeniu na panią Ulrikę. Drzwi się otwierają, wchodzi kobieta około 30, blondynka, dosyć ładna. Jest nieco blada, jakby rzeczywiście źle się czuła. Jeszcze poprawia gdzieś jakiś niesforny kosmyk włosów, próbuje wyprostować uniform podobny do tego, w który jest ubrana Samigina. Skłania się nisko wam. Dzień dobry, przepraszam. Gdzieś tak trochę nieświadomie, ale ociera usta. Proszę, niech pani usiądzie, wszystko już w porządku? Uśmiecha się do ciebie, ale widzisz, że jej oczy są zmęczone i kobieta ewidentnie nie czuje się najlepiej. Może zrobię pani kawę? Nie, dziękuję. Albo wody chociaż. Ja nalewam jej szklankę wody, już tak bez pytania. O, dziękuję. Jak mogę państwu pomóc? Gdyby opisała nam pani wydarzenia związane z zaginięciem pacjentów ze swojego punktu widzenia, swoimi słowami. Ile się zastanawia, a później zaczyna opis swojej wersji wydarzeń, który tak naprawdę pokrywa się niemal w 100% tym, co powiedział Bryce, co powiedziała Samilina, co powiedział Dalan. Ale mam takie dziwne wrażenie, oprócz tego, że wszyscy mówią to samo, albo przynajmniej nie zmieniają swojej opowieści, bo nie powiem, że to są zeznania, to nie sądzę, żeby rozmowa z nimi tu, w tym miejscu, dała nam jakikolwiek efekt w postaci jakichś dodatkowych wskazówek. No, oni są u siebie, my nie jesteśmy. Tutaj mogą zawsze liczyć na swoje wsparcie. Żeby to miało jakiś sens i jeżeli coś jest, co nie chcą nam powiedzieć, albo boją się powiedzieć, no to możemy to wyciągnąć od nich w zupełnie innym miejscu, albo... jeżeli w zupełnie mają... innym czasie, Orion. W zupełnie innym czasie, oczywiście. Albo też możemy... Tylko nie wiem, czy mamy na to czas. Nie sądzę, żebyśmy mieli na to czas założyć im ogony po pracy. Myślisz, że ukrywają gdzieś tych ludzi? Nie, niekoniecznie ukrywają tych ludzi. Znaczy, powiem tak. Ja wiem, czym się zajmuje... Znaczy, wiem. Wszyscy wiemy, tak, czym się zajmuje Delta, że szukamy rzeczy, które są, powiedzmy, nienormatywne. Ale o ile dr Dalan jest wtajemniczony w to, co robi nasza organizacja i może przykryć to, że się tutaj przekazało 3 agentów do wyleczenia w takim stanie, w jakim byli. To, że można zrobić kompletnie sfałszowaną dokumentację medyczną, nie wiem, chociażby dla potrzeb może jakiejś rodziny, która się kiedyś objawi, tych osób. No bo przecież to nie są osoby, które pojawiły się znikąd i zniknęły tak po prostu, tak? Ktoś się kiedyś o nie upomni. Być może trafi tutaj, bo to jest ta spreparowana dokumentacja medyczna. No to nie sądzę, a od Dalana wiemy, że to jest w zasadzie pewne, że personel nic o Delcie nie wie. Więc albo mamy do czynienia z czymś kompletnie nienormatywnym i nienaturalnym, ale nie wiem, co by to mogło być, albo w tym zniknięciu jednak uczestniczył element ludzki, czyli wsparcie personelu. Bez tego by pewnie nic nie zrobili. Zastanawia mnie tylko i wyłącznie ta godzina. Gdybym raczej miał aranżować, chociaż... Znaczy, no właśnie. Pewnie gdyby chcieli ich
ucieczkę, no, no tak to nazwijmy, zorganizować w nocy, to pewnie by to była zła sytuacja, ponieważ no, w nocy to raczej na pewno ktoś, kto by wychodził ze szpitala, no to by wzbudził czyjeś podejrzenie, nawet tych strażników na zewnątrz, no bo pamiętajmy o tym, że są jeszcze strażnicy przy bramie. Jakoś tych ludzi trzeba było stąd zabrać, nie wiem, w samochodzie, w bagażniku, cokolwiek. Dobre miejsce, żeby ukryć człowieka. Ale jeżeli oni im pomagali, to to, że my wiemy o czterech osobach, które tutaj były w tym momencie na swojej zmianie, to wcale nie znaczy, że osób, które pomagały w tej ucieczce, wcale nie było więcej, bo mogło być więcej. Prawda? Wykluczycie to? Tylko po prostu o nich nic nie wiemy. Mówisz bardzo dobrze. Oni nie są z Delty, a my powinniśmy porozmawiać z kimś z Delty. Chodźmy. Wychodzę na korytarz. Ale poczekaj, Oliwio, wróć jeszcze na chwilę. Nie, nie wracam nigdzie. To jak możecie Oliwia teraz wyszła, sami porozmawiać. To jak Oliwia wyszła, to ja się tak patrzę na Octave'a i mówię, nie wiem, o co jej chodzi. Pewnie wiesz tyle samo, co ja. Może wiesz więcej. Albo mi to powiesz, albo mi tego nie powiesz, ale powiedz mi, zwróciłeś uwagę, jak wczoraj ten Exeter śmierdział? Tak, czuć go było z smarem. A dlaczego Oliwia od razu zmieniła tok rozmowy na jakąś sami jakieś beczki z olejem, jak o to zapytałem? Czy to nie było chyba nic nadzwyczajnego tym, że zadałem zwykłe pytanie. Czy mieliście takie samo wrażenie, nie? Nie chodziło tylko o wrażenie, czy, a nie czy, o... Octave kojarzy oczywiście te beczki ze smarem, bo to było tak. No, Oliwia je prowadziła, no. Więc tak myślę, że chętnie to wspomniała. Słuchaj, no, ciężko powiedzieć, że takie skojarzenie nie może się nasuwać. Natomiast biorąc pod uwagę to, co mówisz o śledzeniu tych ludzi, no to pytanie, które musimy sobie zadać, skoro myślimy o zakładaniu Mowona, jest takie, czy po prostu ktoś tutaj z zewnątrz jest wrogim agentem, czy może sam szpital jest wrogim miejscem. Bo przecież wcale, moim zdaniem... I wtedy zakładanie Mowona nie ma sensu, bo kontaktują się tutaj i to tutaj jest centrum wszystkiego. Okej, ale jeżeli... Zobacz, Delta ich sama tutaj wprowadziła, tak, żeby Dalan się nimi zaopiekował. No widać, że przez 4 lata efekt tej opieki był żaden. No to widać. A może było tak? Pytanie, czy celem było wyleczenie ich, czy po prostu schowanie przed światem? Dobrze. Niezależnie od tego, jaki był faktyczny cel, być może ten cel został spełniony. I trzeba było ich stąd po prostu zniknąć. Czy Delta nie mogłaby ich po prostu sobie właśnie w taki sposób zniknąć? Poprzez swoich wykwalifikowanych agentów, poprzez zafałszowanie dokumentacji medycznej i poprzez spreparowanie tego zapisu wideo. Długo gadają, więc ja zaglądam do nich i mówię, panowie, idziemy. Sekundka. Nie. Panie Orion, pan podjął już dzisiaj dosyć dużo decyzji, teraz moja kolej. Idziemy. I to specjalnie mówię. I jak widzisz, cały czas, Delta, cały czas robi coś, przez co my będziemy się potykać o własne nogi. I wstaję i idę z Oliwią. Biedny Octave. Kiedy mijamy się w drzwiach, to Octave tylko mówi, a gdyby ktoś chciał po cichu wyeliminować, nie prościej byłoby zaaranżować atak serca? Nikt by nie pytał. A może, i wiesz, i idę i poczekam, Oliwia jest w takim nastroju, że pewnie potuptała tam, wiesz, te 6 metrów do przodu, nie? A może to jest operacja wymierzona prosto w nią? A nas ktoś teraz bierze jako narzędzie, żeby ją wyeliminować albo pokazać, że jest wariatką? Przecież ona się nie zachowuje normalnie. Spreparowali jakieś durne śledztwo w postaci 3 zaginionych ludzi, których wcześniej ktoś wywiózł. Namalowali jakiś napis na ścianie z nazwiskiem osoby, którą zna tylko ona. Ona może wiedzieć coś więcej. Teraz po prostu spowodują coś takiego, że ona straci dobry wizerunek. No zdezawuują jej... PR. Rangę, tak. PR i rangę w organizacji. Po prostu skompromitują ją czymś takim, co my teraz tutaj robimy i już. Bo nie posuną się do tego, żeby kogoś zabić, no bo morderstwo to jest morderstwo. Morderstwo to jest śledztwo, to są dowody, to jest proces i tak dalej, i tak dalej. A tak to można usuwać swoich rękami ludźmi, którzy w ogóle nie wiedzą, jaki jest klucz programu. Panie Orion, czy pan idzie? My idziemy za tobą, kto powoli. Pani Patty, chcemy na drugie piętro do pana Marvina Bluma. Dobrze. Sami was prowadzi. Kiedy dasz jej dyspozycję, to uśmiecha się i... Jak wchodzimy po tych schodach, to już mówię tak, już wiem, jakie to było słowo. Zdyskredytować. Mówię to Octave'a. Ja nabieram dystansów coraz większych. Mentalnych.
Wchodzicie na drugie piętro i tutaj już na korytarzu kręcą się jacyś pacjenci. Część jest ubrana w takie koszule szpitalne, ale część widzicie też, że chodzi w zwykłych cywilnych ciuchach, znaczy w jakichś dresach, takich domowych dresach, które mogłyby wskazywać, że oni są w jakimś sanatorium czy czymś tego typu rodzaju. Sami idąc przez korytarz uśmiecha się do wielu z nich, przytakuje. Tutaj są także pielęgniarki, które siedzą w różnych takich małych punktach, które gdzieś tam oddzielają korytarz. Ale widać, że jest jakieś życie, które się toczy na tych korytarzach. Co więcej, na tym piętrze widzicie też, że w wielu miejscach na ścianach nie usunięto pewnego reliktu przeszłości, który mógłby wskazywać, do czego ten budynek wcześniej służył. A mianowicie, część ścian ciągle zastawiona jest szkolnymi szafkami, co mogłoby wskazywać, że Dorchester House kiedyś musiało być szkołą. Ale takie szafki jak... Takie typowe licealne, szkolne, dokładnie tak. Uczniowie tam trzymają książki i jakieś rzeczy. Mhm, dokładnie tak, dokładnie takie szafki. Nikt ich nie usunął, widać, że one są stare, w wielu miejscach farba odlazła, ale nikt nie pokusił się, żeby to w ogóle usunąć, żeby się tego pozbyć. Sami was prowadzi przez korytarze, otwiera kilka drzwi, mija jeden, dwa posterunek, prowadzi was mniej więcej na tą środkową część budynku, na tą środek litery E, gdzie na innych piętrach są pomieszczenia i takie pokoje administracyjne związane właśnie z działaniem szpitala. I tu okazuje się, że jest coś w rodzaju kafeterii, dużej sali, która mogła nawet w przeszłości służyć za coś w rodzaju sali gimnastycznej. Jest tutaj niewielka kuchnia, przy której widać część personelu, która kręci się przygotowując obiad, bo właśnie taka pora też się zbliża. Jest kilku pacjentów, którzy smętnie kręcą się to tu, to tam, jedzą jakieś posiłki, które już udało im się wyciągnąć z kuchni. I w jednym z kątów tej sali jest coś w rodzaju takiego pomieszczenia socjalnego dla samych pacjentów. To znaczy jest kilka stołów, przy których są pacjenci, którzy albo czytają jakieś książki, albo siedzą przed telewizorem, jest jakaś kanapa. Wygląda to, jakby nie było tu naprawdę dużego rygoru, tylko część osób, które po prostu mają jakieś problemy z psychiką, no mogłoby spędzać tutaj czas i wracać do zdrowia. Warunki niemal domowe. Sami was prowadzi w stronę tego telewizora, przy którym siedzi kilka osób. Wszyscy są odwróceni do was plecami. Wskazuje palcem na mężczyznę oddalonego najbardziej na lewą stronę i mówi do ciebie, Oliwio, że to jest doktor Bloom. Doktor? Doktor Marvin Bloom, tak. Czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy z nim porozmawiać? Marvin? Marvin, państwo chcieli z tobą porozmawiać. I kiedy sami gina głośnym, doniosłym głosem, krzyczy niemal przez pół tej sali do tego mężczyzny, on odwraca się do was i ty, Orion i Octave, widzicie go po raz pierwszy, ale ty, Olivio, rozpoznajesz znajomą twarz. Na fotelu siedzi nie kto inny jak człowiek, którego znasz jako agenta Markusa.